First viewer, how nice. But I'm not shocked because I'm a little bit later than I planned. And because it's so warm and humid with the great degree of humidity, like in the jungle today, so I dressed myself up as a, you know, adventurer that goes through the jungle to discover new African tribes, possibly cannibals, and possibly someone who could be exploited, you know, as the workforce in the, a mine, diamond mines or something like that. No, także jak widzicie, ubrałem się tak, myślałem, że będę wcześniej, ale mi się trochę rozjechało. No trudno, no nie zawsze tak się tak da, prawda? Wszystko zaplanować. Także siemka, Mikura. Także cóż, będziemy mówić o filmach, więc się chociaż trochę filmowy ubrałem, a ponieważ jest bardzo parno, to tylko w tym się da jakoś wytrzymać, po prostu wszystkie inne stroje są za ciepłe. Niewygodne bardzo. Także pytaliście o jeden film, który ma po polsku okropne, ale to okropne... Aha, tak a propos, mam nadzieję, że głośnik działa, tak? Mikura, czy działa, działa głośnik? Mam nadzieję, że nie głośnik, kurczę, tylko mikrofon. Czy działa, czy nie? No to fajnie, to splendid. W takim razie pytaliście o film, który się bardzo pięknie nazywa In Original Version, czyli Master and Commander, ale po polsku nosi obrzydliwy tytuł Pan i Władca na krańcu świata. Działajet to znaczy robi, a rabotajet to jest działa, jest odwrotnie po rosyjsku. Ale to drobiazg. I tak fajnie, że ten języki obce to największa radość, jaka może być. Także także pytaliście o ten film Master and Commander. Ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem, od razu nie będę zgrywał takiego, bo zawsze jak nie wiem, to nie wiem. Ale troszkę tam wiem o życiu marynarskim w tamtych czasów, czyli przełomu wieku XVIII i XIX, to są czasy napoleońskie, ale takie trochę wczesnawe. Poza tym Royal Navy się aż tak bardzo nie zmieniło nagle, tylko dlatego, że przeszedł ten wiek, prawda, z jednego w drugi. No i cóż tam mamy? Tam mamy na przykład działania mniejszego statku, który ma 20 kilka kanonców, przeciwko wielkiemu francuskiemu statkowi, który jest robiony w Ameryce. To jest trochę dziwne, że on jest wyrabiony w Ameryce, ten statek francuski. To jest trochę dziwne. Bo co prawda Francuzi mieli z Amerykanami pewne kontrszachty. W końcu był wtedy zakup terytorium Luizjany, ale trochę mnie dziwi to, że ten statek Archeron, tak się nazywa ten statek, ten wraży statek francuski, jest, wiecie dlaczego wziąłem brytyjski flag, żeby zakryć tego Napoleona, bo Anglik i Napoleon to tak nie za bardzo, więc chociaż trochę zakryć tego Napoleona. Więc ten Archeron jest wyrobiony w, znaczy zbudowany, zaczynałem rusycyzmem wchodzić mi, w Ameryce, to jest troszkę dziwne, ale poza tym to, że statek brytyjski, który ma 28 chyba armat, atakuje francuski statek, który ma 40 para armat, to się zdarzało, to nie jest jakieś nie wiadomo co i wtedy używały się właśnie forteli i często jako te fortele używano właśnie, ponieważ od lat 1780 jest złoty wiek wielorybnictwa, to ta scena, kiedy Russell Crowe jako ten kapitan robi tą zasadzkę i wygląda to właśnie tak, że oni udają statek wielorybniczy, żeby tych Francuzów zaatakować i pokonać, to jest wszystko realne. Wygląda to trochę tak, jakby to był taki typowy amerykański opowieść, taki typowy American High School Story, że jak się ma ten mundur, to ciężko wchodzi amerykański ten, że
że dostaje się regularnie łomot, ale pod koniec filmu zaczyna się lepiej grać w softbola, baseballa, albo po prostu jakiemuś osiłkowi temu całemu prześladowcy daje się po ryle i sprawa jest załatwiona. No to wygląda na taką historię, prawda? Jesteśmy słabsi, ale przeciwnik jest silniejszy, ale mimo że Peter Weir, który jest genialny reżyser, on nie kręcił dużo filmów, ale każdy film jest zrobiony przez kilka lat i zawsze jest bardzo dobry. Tak przy okazji podobno ma być wznowienie Master and Commander i to ma być prequel, zdaje się, czyli będzie się działo w XVIII wieku. Bo jedyna wada tego filmu to było to, że się dzieje w XIX wieku. Także oczywiście ja też lubię XIX wiek, w ogóle moje zainteresowanie historią się zaczęło od wojny secesyjnej i wojny francusko-pruskiej, więc ja lubię XIX wiek, ale mniej niż XVIII. W każdym razie to jest sam począteczek, więc się te zwyczaje specjalnie nie zmieniły i mamy właśnie to zaskoczenie, to się zdarzało. I mamy też tam, co ciekawe, na przykład midshipmen, to byli takie chłopaczki, którzy właśnie tam się uczyli rozczytywać te wszystkie sekstanse i inne takie różne urządzenia, posługiwać się zegarem astronomicznym, posługiwać się tym wszystkim narzędziami, mapami, cyrklami i Bóg wie czym jeszcze, obliczaniem longitude i latitude, i żeby, bo oni później byli typowani na oficerów we flocie, także ci midshipmeni, czyli te takie chłopaczki, które gdzieś tam się kręcą i trochę wydają się, jakby nie mieli żadnych funkcji, to jest złudzenie. Tacy midshipmani się właśnie z dobrych rodzin często się właśnie kręcili koło kapitana. Nie widać pytań? Nie, widać pytań. Widać pytania. Dlaczego? Napisał Przemysławie, napisałeś, wciąż jestem problem, że nie widać moich pytań, a na końcu live na kanale na filmie już są. Aha, bo to coś jest, nie zawsze chce się ten film przetransferować, ja nie wiem czemu tak jest. Niektóre filmy od razu to mają, inne nie. Ja zaraz, zawsze nauczony doświadczeniem, zawsze daję to od razu do edit i wtedy jest większa szansa, że ten film wskoczy od razu i nie będzie najmniejszych problemów. Ale nawet to nie gwarantuje niestety, także to tylko się rzadziej dzieje, ale też się dzieje. Ale Przemysława C, to ty pytasz o samego siebie, Przemysławie? Nie rozumiem. No dobra, wyjaśnisz, mam nadzieję, a ja w każdym razie widzę twoje pytanie, więc nie rozumiem pytania. Nie rozumiem pytania o niewidzenie pytania, bo widzę pytanie, więc nie rozumiem pytania. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten film, wydaje mi się on całkowicie właściwie realny. Muzykowanie na okręcie, to jak działa lekarz, że dobry lekarz był w stanie zoperować samego siebie, że lekarz był jednocześnie przyrodnikiem i chciał zahaczyć o Galapagos jeszcze przed Darwinem. To wszystko brzmi może trochę sensacyjnie, ale nie jest jakieś dziwne. Ja nie wiem o co chodzi z tym drugim kątem. Jest tak wielu, znaczy widzów jest wystarczająco dużo, żebym stracił już dawno orientację, co się dzieje. Mogłem nawet zablokować kogoś przez przypadek, także. A to jakiś wielki problem? Przecież z tego kąta teraz jesteś, to jakiś problem? Ja mogę potem zobaczyć, ale to no teraz nie będę po tym chodził. Pod filmem mi przypomnij, to będę pamiętał, a tak to nie będę pamiętał. Żeby sprawdzić, czy mam wśród zablokowanych Przemysława C. Nie sądzę w każdym razie. Także film Master Commander wydaje mi się taki jak trzeba. Jeżeli chodzi, znacznie gorzej jest na przykład z filmem Ostatni Mohikanin. Tam jak już mówiłem wam, że w tym filmie mamy do czynienia z wygładzaniem Indian generalnie. Huronowie są okrutni, ale to Francuzi ich sugerują okrutne rozwiązanie masakry jeńców brytyjskich, znaczy Brytyjczycy mogą odejść, bo nie ma nawet warunków, żeby wziąć ich do niewoli. To tak bywało w XVIII wieku, nie było tej całej, jakaś tam infrastruktura w XVIII wieku już była, no bo nie było tych
nie było już tak, że jak to było? Bellum alet se ipsum, czyli wojna żywi się sama, tego już nie było, nie było okradania wieśniaków ani innych handlarzy futrem w przypadku Nouvelle France, w przypadku Kanady. Ale w tym ostatnim Mohikaninie, no niestety ci Indianie są tak zrobieni, że ich własne okrucieństwo, to Marquis Montcalm, dowódca tego, Montcalm to wszystkie francuskie nazwiska coś oznaczają, to oznacza spokojna góra, Montcalm. Więc spokojna góra chciał właśnie, żeby Indianie byli spokojni i ich uspokajał, ale Indianie nie posłuchali i zmasakrowali tych nieszczęsnych Brytów wychodzących z poddanego fortu. To niestety tak to mogło wyglądać, że Indianie masakrowali, bo masakrowali, byli bardzo okrutni Huronowie, natomiast te rozważenia, którą tam córkę ocalimy, a którą, żeby ułagodzić gniew srebrnego włosa, czyli czy tam jakiegoś innego dowódcy brytyjskiego, a tą córkę ocalimy, a tą nie, to jest kompletny absurd. Jakiekolwiek stracenie jakiegokolwiek białego cywila już oznacza wojnę z Indianami, więc co oni chcą tu łagodzić, jakieś kompletne brednie. Ten wyglądający jak stara ciotka zdychająca na suchoty indiański wódz, akurat to, że on jest starcem, to jest prawidłowo. Natomiast jego zachowanie, jego sposób rozumowania są kretyńskie kompletnie, nawet jak na Indianina. Natomiast no, Brytyjczycy są pokazani tam kretyńsko dosyć też w ostatnim Mohikaninie, dlatego że oni nie mają krótkich mieczyków przy sobie albo bagnetów, którymi by odparli atak Indian. Więc co za problem. Natomiast tam jest pokazane, że oni nie mogą się zorganizować, bo po prostu niczego nie mają. No to w rzeczywistości mieliby bagnety. Bagnety były gdzieś takie, to wam nic nie mówi, nie? Jak pokażę, bo ze względu na różnicę perspektywy. No jakieś pół metra na pewno. Czy oburza mnie jakieś historyka, że filmy fabularne bardzo odchodzą od faktów historycznych i deprymują i obrażają niektórych bohaterów, a czasem całe... Nie no, deprymują nie. Ja powiem tak, ja staram się sobie wtedy powtarzać. Była taka rozmowa między Brandonem F. i innym popularnym historycznym youtuberem amerykańskim. Brandon F. uważał, że nie powinno się generalnie dopuszczać, powinno się wszelkimi siłami zmuszać reżyserów, żeby robili historycznie poprawne filmy, albo przynajmniej nie jakoś skandalicznie niepoprawne. Natomiast ten, co ma takie nazwę, którego nie mogę zapamiętać, on głównie o wojnie secesyjnej mówi, on ma jakiś, on się jakoś nazywa Ahui Shua coś tam, potem może go znajdę i wetknę do jakiś link do niego, żebyście zobaczyli sobie i do Brandona też zresztą. On mówił, nakręcił taki film pod tytułem Why History Movies Are Inaccurate and Why It Doesn't Matter. Tak? Why It Doesn't Matter, to Amerykanie. No właśnie nie wiem, czy doesn't matter, bo mamy... ludzie rzeczywiście wiedzą o historii, czerpią z filmów i na przykład naprawdę mogą myśleć po tym, jak głupoty robił jako Casanova. Jest tylko jeden dobry film o Casanowie, tak a propos. Historię Casanowy bardzo dobrze znam, dlatego że Casanova był na swój sposób, był właściwie filozofem i to filozofem konserwatywnym, dlatego czasem nierozumianym przez badaczy oświecenia, którzy są na te postępowości wyczuleni. Casanova spytał kiedyś Voltaire'a, jak pan zniszczy przesąd, to czym go pan zastąpi? Także on był bardzo sceptyczny co do możliwości polepszenia społeczeństwa tylko dlatego, że się wyeliminuje fanatyzm religijny na przykład. Dlaczego by wtedy miało być wszystko lepiej, prawda? Tak samo zresztą w tym samym duchu czasami Fryderyk wpadał, mówił, że to, że zważymy ile ziemia ma, czy tam zmierzymy ile ziemia ma kątów stopni
coś tam to nie nakarmi od razu kogoś, czy jakoś tak. Casanova był konserwatystą społecznym, natomiast niekoniecznie filozoficznym. Tak. I on lubił ten świat tak, jaki on był. Nie dążył do większej równości społecznej, więc był konserwatystą. I on dobrze się miał w świecie, w którym każdy udawał kogoś lepszego niż jest, bo nabierał w ten sposób ludzi, w ten sposób się najadł, załatwił coś, a że był przystojny, to ludzie mu wierzyli, nie tylko kobiety. No i tak to wyglądało, prawda? I Casanova, jest tylko jeden dobry film z nim, z Richardem, chyba takie ma imię ten aktor, w każdym razie Chamberlainem, chyba Richard. Chamberlain to jest jedyny film z Casanovie, o Casanovie, a filmów o Casanovie jest chyba z 20, który ja widziałem tak z 10, który ma cokolwiek do czynienia z rzeczywistością. Film, który jest film Felliniego z Sutherlandem, film z Peterem O'Toole'em, film z takim młodym Casanovą i film z Heathem Ledgerem, ten najnowszy Casanova, chyba najnowszy nadal, chociaż może już jakiegoś nowego nakręcili, bo Casanova to tak co 10 lat się pojawia nowy. To ten film był, proszę was, potworność, to same potworności, tam się nic nie zgadza. Z Heathem Ledgerem jest generalnie zasugerowane, że każdy seks pozamałżeński był jakoś z urzędu karany i ścigała go policja. To jest jakaś absurdalna i to jakieś eternal damnation for the night one, bo tam on mówi do jednej kobiecie, ją przestrzega i mówi tak, eternal damnation for one night with Casanova. A ona, jak policjant odchodzi, zresztą nie wiadomo, co to jest za policjant, to nie jest ani żandarm, ani śledczy, ani kto to miał być w Wenecji była quaranta criminale, czyli rada 20 rzeczywiście, która wywodziła się z tej głównej rady, czyli Consilio Ducale, i oni rzeczywiście, i była też Inquisizione di Stato, to była policja też. No ale nie wiem, więc to może być to. I ludziom się chyba pieprzy to, bo Inquisizione oznacza śledztwo po włosku. To nie jest od razu inkwizycja religijna, czy też ideologiczna. Więc Inquisizione rzeczywiście była rzymska Inquisizione i Inquisición hiszpańska i portugalska i neapolitańska przez moment chyba było, na Sycylii była, na Neapolu nie pozwolili Neapolitańczycy na zrobienie inkwizycji, zdemolowali gmach inkwizycji w XVII wieku, jak próbowano zainstalować, więc inkwizycja nie zawsze jest tym samym. Inquisizione di Stato weneckie to jest po prostu policja, zwykła policja. Więc jak ktoś mówi na przykład z wielkim uśmieszkiem, że jak to nie było inkwizycji w Wenecji, przecież była. No to właśnie nie było. Więc jest jeszcze to, że jak on mówi eternal damnation for what night with Casanova, jeszcze tym głupim akcentem, żeby stworzyć wrażenie, że są we Włoszech, no to czemu Casanova? Inni tak nie gadają, ale dobra. Że wieczne potępienie za jedną noc z Casanova. Co za bzdura totalna, żaden inkwizitore by tak nie powiedział, żaden śledczy by tak nie powiedział, nikogo by to nie obchodziło. Casanova był rzeczywiście ścigany, ale za to, że krytykował wenecki ustrój, a tego nie wolno było robić. On krytykował nepotyzm i bałagan, jaki panował w Wenecji, dlatego musiał jeździć po całej Europie, szukać zatrudnienia i co jakiś czas pomagali mu albo jego fani, cudzoziemscy, jak na przykład ambasador długoletni w Wenecji, książę, czy nie, hrabia de Berni, Bernis się pisze, ale we francusku wiadomo się S nie czyta, Berni, albo jacyś weneccy panowie, którzy z nim współodczuwali i chcieli się z nim przyjaźnić, bo podzielali jego poglądy. On miał raczej nie tyle, on był obrazoburczy czysto religijnie, natomiast społecznie chciał po prostu, żeby Wenecja przestała być bałaganem. Tak to wyglądało. No i ponieważ, no i czasami rzeczywiście narobił sobie przez swoją chuć problemów też czasem, ale nie na tej zasadzie, jak myślicie, czy jak sugerują filmy, tylko na tej zasadzie, że na przykład przespał się z jakimś ważnym consigliere di Stato, tak? Czyli jakimś doradcą stanu, no i to był problem rzeczywiście, prawda? Także ten jakiś wpływowy polityk, nie jeden wpływowy polityk chciał go
jakoś tam ukarać za to i rzeczywiście za to czasami trafił. On trafił do tak zwanego piombo, czyli ołowiu. To było dlatego, że dach był ołowiany i rzeczywiście Casanova z tego piombo uciekł łyżką, robiąc dziurę i chodząc po dachu, spuszczając się na żyrandolu. To brzmi jak to było znane w całej Europie i to jest prawda. Natomiast wiele z tych przygód niestety prawdą już nie jest, ale ponieważ Piombo jest, ta historia z więzieniem Piombo, ona jest prawdziwa, to ona się pojawia we wszystkich filmach, no bo tu przynajmniej reżyser może powiedzieć, no co, prawdziwe, no tu może powiedzieć, tutaj przynajmniej nie ściemniam. No i rzeczywiście tam nie ściemniają. Natomiast tak to wyglądało, prawda? Aha, w tym filmie jest już kompletnie taki żarcik, że jak o ten mówi Internal Dimension for One Night with Casanova, to ta mówi Seems Fair i też British, nie? A ta ma być Włoszka, nie? Czy taka zakonnica nawet, czy tam coś, nie wiadomo, czy nie jakaś chyba wedowa. Wedowa chyba jakaś, dlatego że ma czarne wdzianko i chyba nie mnisie, o ile pamiętam. Ale tak czy inaczej to, że ten prawi kazania, jest absurd zupełny. Poza tym z tego Casanovy robią takiego kretyna, a to był naprawdę giętki umysł i on by się nie dał robić przez jakieś baby, którym się wydaje, że są nie wiadomo kim. Także feminizmu tam jest dodanego też o wiele za dużo. Casanova by nie dał fikać takiej dziewczynie. Poza tym Casanova nie jest tak, że on ciągle piękna, musi być piękna, bella, 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 bella. Właśnie nie. Zresztą on nie mówił bella, tylko belle. Czytam jakoś tak, dlatego że on by mówił w języku Veneto lub po francusku. On był w ogóle kawalerem de Saint-Gald, tak swoją drogą, więc miał francuski tytuł, mały, bo mały, ale jednak. Kawaler to najniższy szlachcic, ale zawsze coś. Francuski tytuł Saint-Gald. Saint-Gald chyba się pisze. No i on był, no cóż, on nie zawsze tylko z jakimiś pięknotkami, na przykład szczycił się, że się z kobietą garbatą przespał na przykład, bo wtedy to było coś nadzwyczajnego, że o, jak było, prawda? A my mamy takie ojeju, ojeju, pewnie garbata kobieta pewnie była zachwycona, także to są takie nasze instynkty, że i tak dalej, prawda? Hornblower, oczywiście, znam Hornblowera, bardzo fajny jest Hornblower, nie musisz polecać, bo znam, bardzo fajny Hornblower, zwłaszcza wcześniejsze odcinki, kiedy on się dopiero wspina w tej swojej karierze właśnie i fajnie jest pokazany, jak on idzie na ucztowanie, a ponieważ jemu pieniędzy za bardzo nie staje, no to on ma chude łydki. W ogóle to jest ciekawe, bo łydek nie oszukasz. Jeżeli ktoś urodził się w biedzie, to łydki ma chude, choćby był nie wiem jakim tłuściochem w życiu dojrzałym. Łydki, oczywiście są takie przypadki, że ludziom spuchną łydki z jakichś powodów chorobliwych, zaburzenia krążenia i tak dalej. Notabene w XVIII wieku strasznie typowe, bo ludzie za dużo jedli. Ci, którzy mogli jeść dużo, jedli bardzo dużo i typowe były różne choroby właśnie takie układu krążeniowego właśnie w nogach i tak dalej, to jest i te czerwone takie twarze od nadmiaru wina i na obrazach Hogarta i na obrazach Włochów też, Pietrolongi i tak dalej, to jest prawdziwe. Hornblower rzeczywiście właściwie wszystko, co tam się dzieje, no mniej więcej mogło tak wyglądać. To jest też bardzo solidnie zrobiony film. Bardzo podoba mi się odcinek Frogs and Lobsters, który jest, czyli żaby i homary, bo ta nazwa, jak Amerykanie lubią nazywać Brytyjczyków z tych czasów, ze względu na czerwone stroje, Redcoats. Redcoats to była nazwa oficjalna, natomiast ich popularnie w Anglii nazywano lobsters, czyli homary, bo tak wyglądali według nich, chociaż w sumie tak naprawdę nie wyglądali, bo jak widzieliście może na moich mundurach, które te mundury są z wełny, są o wiele za ciepłe, żebym je teraz założył. Poza tym trochę nadal mam tą kiepską kamerkę, więc i tak niewiele widać, jak będę miał nową kamerkę, to mi się będzie przynajmniej, którą zamierzam kupić niedługo, to mi się będzie chciało przebrać w jakiś ciepły ubiór, żeby ładnie wyglądało. A teraz to tak dla wygody.
Bo tak domyślnie i docelowo zamierzam tak robić, żeby być ubranym w to, o czym mówię. No tutaj ubrałem po prostu cokolwiek historycznego, bo mówię ogólnie o filmach historycznych, więc w sumie już tutaj tą zasadę przyjmuję. Strój ten właśnie kolonialny z końca XIX wieku. Natomiast mówiąc o tej napoleońskiej, właściwie antynapoleońskiej serii Hornblower, to wypada powiedzieć, że tak, to jest tam, co tam się dzieje, to poza kilkoma takimi sensacjonalistycznymi przykładami, to tam wszystko to mogło mniej więcej tak kariera Mitchell-Pana wyglądać. Podoba mi się właśnie to, jak on sobie te łydki, ponieważ są takie chude, to on sobie je wypycha jakimiś papierami czy jakimiś dodatkowymi pończochami, żeby nie mieć takich chudych łydek, bo się tego wstydzi. No tak jak właśnie wam powiedziałem, tego się nie da oszukać. Ludzie wychowani w biedzie, nawet sprawdzałem to ze znajomymi, którzy mówili, że mieli skromne bardzo dzieciństwo, sprawdzaliśmy te łydki. I to było jak bum cyk. Także łydki mówią o tym, czy ktoś miał dostatnie dzieciństwo, czy też było nerwno i gołodno, jak mówią Rosjanie, tak? Dużo nerwów i głodu. Albo jakieś takie, no nie wszystko było jak trzeba, tak? Tłuste łydki oznaczają, że ten. Więc on chciał ukryć, że ma chude te łydki, ale to chyba raczej chodziło nie o nieszczęśliwe dzieciństwo, tylko raczej o, chociaż pewnie znali już to, tą zależność wtedy oczywiście, bo w XVIII wieku ludzie w ogóle byli bardzo, bardzo spostrzegawczy, dużo bardziej niż teraz, były o wiele bardziej subtelne różne sygnały, które stanowią o manifestowane jakieś drobiazgi w stroju, które mówiły nam, jakie poglądy polityczne ludzie mają. Na przykład na początku XX wieku noszono, jak ktoś nosił czerwone, różowe lub różowe pończochy, takie bawełniane, to znaczy, że jest sympatykiem Hiszpanii, a jeżeli białe, to Francji. I później nic dziwnego, że dominują białe, dlatego że styl francuski dominował. Ludzie nie przestali chorować na podagrę, nadal się to zdarza. Także tylko łatwiej jest to leczyć. Natomiast, więc to jest, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Aha, ja chciałem jeszcze nawiązać do tytułu. Wiem, że trochę no, nie rychło w czas, ale nawiązać do tytułu tej pogadanki. Prawda faktograficzna i prawda esencjonalna. Prawda faktograficzna to jest prawda o konkretnych wydarzeniach. Ja akurat nie mam najmniejszych problemów z uznawaniem prawdy obiektywnej. Jest dla mnie absurdem, że w ogóle ludzie się zajmują tym, czy prawda jest, czy nie. Natomiast jest dla mnie całkowicie otwartą kwestią, którą już postawił Immanuel Kant, czy my możemy prawdę poznać. Ale to nie znaczy, że nie ma prawdy obiektywnej, także to jest zupełnie inna kwestia. A to, że ktoś będąc na wirującym pojeździe kosmicznym według teorii Einsteina jest młodszy niż ten, który jest na planecie, no to nadal jest prawda obiektywna. To nie jest prawda subiektywna. On w tej... On po prostu, więc dlatego, że mamy de facto nie tyle dwie rzeczywistości, jak ludzie to interpretują, tylko mamy taką sytuację, kiedy mamy dwa warianty jego życia, tej samej osoby, ale rzeczywistość jest jedna, bo nie może on jednocześnie być tu i tu. Tak to wygląda, tak? Czyli rzeczywistość jest jedna. A prawda jest taka, że jeżeli mamy dwóch kolegów z kolei, jeżeli jest ich dwóch, nie zakładamy, że ten raz w jednej rzeczywistości będzie sobie latał tym stateczkiem, raz będzie na Ziemi, będzie się starzał szybciej o tam ileś sekund, to w ciągu roku czy tam coś, to jest jedna osoba, to są dwa warianty rzeczywistości tej samej osoby. Natomiast jeżeli mamy jedną osobę, która wiruje, a jedna inna osoba, jej kolega na przykład stoi na tej planecie i porównujemy ich życie, no to mamy dwie różne osoby i ta sama rzeczywistość, po prostu jedna osoba w tej rzeczywistości jest na planecie i się szybciej starzeje, a druga nie. No i to tyle, no to jest nadal jedna rzeczywistość. Także rzeczywistość jest jedna, ale już Leibniz zauważył, że każdy ma inne sądy od rzeczywistości, bo każdy ma skierowane oczy na inne elementy tej rzeczywistości, więc można powiedzieć, że Leibniz był takim pierwszym postmodernistą,
o zgrozo, bo powiedział właśnie, że, ale on nie powiedział, że prawda nie jest obiektywna. Tak samo Kant powiedział, że prawda jest, jak za, oczywiście, że jest obiektywna, natomiast my możemy jej nigdy nie poznać, ponieważ nasz umysł ma tyle innych różnych presupozycji, że możemy jej nie poznać. Także prawda jest jedna i teraz tak. Prawda dotycząca konkretnych wydarzeń historycznych, czyli na przykład, czy ten władca umiał jeździć konno, czy ten władca był gruby, czy był chudy, czy był głupi, czy był mądry, czy był odważny, czy był tchórzem, czy w tej sytuacji się pojawił w tym mieście, czy też był w innym mieście, albo w ogóle go już nie żył, to jest prawda faktograficzna. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak prawda esencjonalna. Ona jest tutaj niezwykle ważna, dlatego że można powiedzieć, że taki Wokulski nigdy nie istniał, ale czy mógł istnieć? No mógł istnieć. Tam się tylko metal lżejszy od powietrza nie zgadza z rzeczywistością, bo to jest niemożliwe. Metal lżejszy od powietrza u Wokulskiego oczywiście mieć w książce i filmie i filmach oczywiście to jest niemożliwe, natomiast wszystko co on robi, mniej więcej te jego romantyczne porywy, a potem te próby, żeby zrobić, żeby ludzie w tej, jak się nazywała ta Powiśle, na Powiślu, prawda, ta biedota miała lepiej, to wtedy to jest oczywiście prawda, tak oni działali, oni się wahali między byciem romantykami, bić się za ojczyznę, wysadzić, oni studiowali często potem chemię, przecież nie bez kozery Mościcki ci inni studiowali chemię, bo oni wszyscy chcieli wysadzić cara, a jak nie cara, to przynajmniej gubernatora, jednego cara się przecież udało polskim takim właśnie tym zabić, prawda, Aleksandra II. No, albo przynajmniej jakiegoś gubernatora, albo coś, a potem stwierdzi, że tego nie ma, no to trzeba się zajmować pracą u podstaw, żeby tu było jakieś społeczeństwo, żebyśmy, jak odzyskamy kiedyś niepodległość, no to... I te wszystkie te rzeczy, jak w soczewce są w Wokulskim, Wokulski ma bardzo wysoki poziom prawdy esencjonalnej, bo w końcu Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, żył w tych czasach, to wszystko tak było. Tak samo jak mamy Moll Flanders, ona taka osoba mogła być, Daniel Defoe żył w tym XVIII wieku, ale o Moll Flanders już nagrywałem film, jest Moll Flanders brytyjska, którą omawiam na moim kanale w innym miejscu, jest jak najbardziej prawdziwa, natomiast nie oglądajcie Moll Flanders, bo to jest kompletna antyniewolnicza chwała, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, gdzie występuje Morgan Freeman, aż szkoda takiego dobrego aktora do takiego kaszanego filmu. Natomiast ten film brytyjski z tego samego roku, Moll Flanders, wszystko się zgadza z książką mniej więcej i z rzeczywistością, tą prawdą esencjonalną w zasadzie też. W Europie liberałowie, to jest tak, dlaczego odeszliśmy od monarchii w Europie? Odeszliśmy z tego powodu, to nie ma do końca związku z filmami, a to ma być Q&A o filmach, ale dobra, odpowiem pokrótce. To wynika z tego, że byli co prawda monarchowie postępowi, którzy dokonywali reform i którzy ograniczyli przywileje arystokracji, de facto stworzyli taką rzeczywistość, gdzie tylko ich prawa monarsze zostały jako pewna rodzaju świętość polityczna, ale wokół tego wszyscy ludzie już byli w zasadzie równi. Zaangażowanie obywatelskie, równościowe Józefa II Habsburga były tak wielkie, że nazywano go Bürgermeister Wiens, czyli albo Wiener Bürgermeister, czyli burmistrz Wiednia, więc tak bardzo był zaangażowany na rzecz poprawy życia drobnomieszczaństwa, mieszczaństwa i tak dalej. Fryderyk musiał pójść na trochę większą ugodę z szlacheckimi dowódcami swoich wojsk, bo dla Prus najważniejsza zawsze była te możliwości obronienia swojego kraju, który jest geograficznie otwarty ze wszystkich stron, więc on musiał pójść na pewne ugody, ale na przykład zniósł pańszczyznę w królewszczyznach. To oczywiście tak i wymusił znoszenie i ograniczenie Leibeigenschaft, czyli tej własności chłopa i tak dalej, ale potem jest rewolucja francuska i monarchowie się przestraszyli i prawie nie ma już monarchów liberalnych w tym momencie, większość monarchów jest między 1790 rokiem a
a 1820 rokiem prawie wszyscy monarchowie są bardzo konserwatywni i wtedy następuje ten rozjazd między liberałami i demokratami, innymi republikańskimi myślącymi ludźmi, a monarchami, także taka się zrobiła wyrwa, prawda? Tak to wygląda. Tańczącego z wilkami widziałem, ale to było tak dawno, że nie ośmielę się tu jakichś sądów powiedzieć. Wielość partii politycznych jest czynnikiem stałym w historii ludzkości, tylko że dawne koterie dworskie, które były inne tego typu grupy nacisku, na przykład związki kupieckie, na przykład kupcy z londyńskiej City, oni de facto byli partią, takim lobby, może bardziej niż partią. Dawne koterie dworskie działały trochę bardziej jak lobbies niż jak partie. Dlatego, że partie, jakie my znamy, one mają manifest, to znaczy jakieś, też nie zawsze mają, ale często mają manifest, albo się powołują na jakiś manifest, który kiedyś jakaś inna partia miała, czyli mają jakąś namiastkę manifestu, pod którą się wszyscy członkowie muszą podpisać i to tworzy takie ramy. I to już torysi na przykład taki manifest sobie strzelili, czy konserwatyści brytyjscy dopiero w 1834 roku brytyjski polityk Robert Peel napisał im taki manifest, właśnie oczywiście Conservative Manifesto, tak? I takiego rodzaju dokumenty się zaczęły pojawiać, tego rodzaju manifesty w partiach już wykształconych w XVIII wieku, jak czapki, kapelusze w Szwecji, jak Whigowie, torysi, one były takie, że tak funkcjonowały te partie, że nie miały tych manifestów, nie miały tych dokumentów, na które się wszyscy mogli powołać ideologicznie, w związku z czym były tylko pewne takie ogólne wytyczne, czy jeszcze jakieś pisma polityczne, pod które oni lubili. Na przykład Whigowie podpisywali się pod politycznymi dziełami Daniela Defoe, który był politykiem whigowskim też i szpiegiem przy okazji. Bardzo ciekawa postać Daniel Defoe, autor Moll Flanders i Robinsona Crusoe. Natomiast Jonathan Swift od Gullivera był takim pisarzem politycznym dla torysów. Także to wybitne jednostki kiedyś pisały coś w rodzaju, można powiedzieć, że to był odpowiednik, to co oni pisali, to był trochę odpowiednik manifestów partyjnych. Można tak powiedzieć, albo programów partyjnych. Więc dawne partie były czymś pomiędzy koteriami, lobbies a partiami, ale zawsze były partie. Więc jeżeli ktoś mówi, że teraz są partie, a kiedyś nie było, to po prostu nie zna historii. Ale nacjonaliści często nie znają historii. Tak samo jak radykalni lewicowcy. Nie wiem, o których filmów SB nie widziałeś. Aha, Hornblowera filmów. No, koniecznie zobacz. Ja akurat widziałem tylko filmy, nie czytałem książek. Natomiast książek i filmy to czytałem Majora Sharpa. Major Sharp, filmy z genialnym Seanem Beanem. To, że on był risen from the ranks, tak, że on został przez Wellingtona awansowany ze zwykłego żołnierza, to się zdarzało. Wellington był za to krytykowany, ale ponieważ sytuacja była ostra, ktoś tego Napoleona musiał wreszcie pokonać, to Wellingtonowi pozwalano się tak bawić, więc on robił de facto coś w rodzaju odpowiednika napoleońskiej merytokracji, tak. Napoleon sam sobie zniechęcił też monarchów tych prawowitych, bo przecież Napoleon jest czystej krwi uzurpatorem. Później jest z wyborów prokonsulem, ale jest też uzurpatorem monarchicznym. No i to, że on monopolizował jakby nauki rewolucyjne, że tak powiem, to wszystkich tych monarchów właśnie od rewolucji odstraszyło i wtedy wykopał się ten rów. Gdyby nie było rewolucji francuskiej i Napoleona i by się robiło te zmiany stopniowo ewolucyjnie, to być może dzisiaj mielibyśmy monarchie absolutne, które byłyby jednocześnie liberalne. Bo bywały takie przecież. Józef II
Józef II mówił, jestem monarchą tolerancyjnym, gdy czegoś zabraniam, to nie bez powodu. Tak było powiedziane, rzeczywiście bardzo mało rzeczy zabraniał. Zabronił między innymi cierpień młodego Wertera ze względu na falę samobójstw, jaka po tej książce pełnej emocji ogarnęła Niemcy i całą Europę. O ile pamiętam, cierpienia młodego Wertera wyszły albo w 1776, albo 1778 roku i nie mógł ich od razu zabronić Józef II, bo był tylko koregentem z mamunią wtedy. Ale w 80 roku Maria Terezja zmarła i jak ona gestorben war, to on już rządził sam i wtedy zabronił das Leiden des jungen Werthers, ze względu na to, że właśnie czytając Wertera ludzie popełniali samobójstwo. Tak? Jeżeli chodzi o Shona Beana w znakomitej serii o Sharpie, bo Sharpa, jak mówię, i czytałem, i oglądałem, jest trochę podobny do Hornblowera, tylko piechota, a nie flota, też antynapoleońska saga, to w większości też to jest całkowicie prawdopodobne, a często ludzie myślą, że nie, że Wellington przecież nie mógł awansować kogoś na majora czy kapitana ze zwykłych rang. Oczywiście nie było tak, że on uratował życie tonącemu Wellingtonowi, no tak jest to interpretowane, ale za zasługi i dzielność w boju Wellington, więc tego oczywiście to jest oczywiście sprzeczne z prawdą faktograficzną, natomiast postać Sharpa jest bardzo esencjonalnie prawdziwa. Nie wiem, który polski film jest najgorszy, dlatego że filmów złych, historycznych jest bardzo dużo. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, który jest najgorszy. Dosyć głupi jest niestety Hrabina Kozel na przykład nasza. Trochę lepiej jest z tą zrobioną w DDR-ze. No ale to tylko trochę lepiej, bo to jest oparte na kraszewszczyźnie, a Kraszewski chciał po prostu tych Sasów ośmieszyć i co było śmieszne, to to, że w Polsce lubiano zwalać odpowiedzialność na rozbiory na Sasów, to jest kompletnie niesprawiedliwe i głupie, dlatego że właśnie jest dokładnie odwrotnie, jak długo byliśmy przy Saksonii, tak nie groziły nam rozbiory, jak tylko się pojawił prawdziwy Polak, to wiadomo było, że magnata może przepchnąć tylko jakaś, jednego z wielu magnatów może przepchnąć, a zwłaszcza takiego słabego, który jest de facto tak naprawdę protegowanym Czartoryskim, więc jest submagnatem, nawet nie jest magnatem, może przepchnąć tylko jakaś siła zewnętrzna, prawda? I no właśnie, ale także tak to wygląda. Natomiast zarówno Kraszewski w XIX wieku chciał na Niemców zrzucić winę za wszystko, jak i spodobały się te kraszewszczyzny Prusakom. I właśnie w DDR-ze powstała ta forma, bo DDR, no co ma wspólnego z Prusami? No, terytorium. Poza tym te filmy nazwano, w serii zrobiono, Bryla z siedmioletniej wojny, Von dem Siebenjährigen Krieg, Brühl i właśnie Gräfin Kozel jako trzy części, znaczy Kozel, potem Brühl, potem Aus dem Siebenjährigen Krieg. Wszystkie one są oparte na kraszewszczyźnie, także polscy autorzy robią karierę w Niemczech, ale nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy martwić w takim przypadku takiego przekłamanego dzieła. No ale dobra, no chciał dowalić Niemcom. I Prusacy bardzo lubili kraszewszczyznę, bo ona ośmieszała Sasów, a Sasi byli ich konkurentami. Co prawda to nie jest takie proste, na przykład jest taki XIX-wieczny historyk Exe, który był Sasem, a jednocześnie bardzo Prusaków lubił, ale no była ta, no były te niesnaski, prawda? Dosyć dobrze film o Aztekach jest ten film, całkiem dobrze jest ten film Apokaliptyko. On jest całkiem dobrze zrobiony. Jak sądzę, Mel Gibson, grając w hałach typu Braveheart, Braveheart to jest absolutna idiotyzm. Oni nie mogą walczyć o freedom, oni mogą walczyć o independence ewentualnie. Oni są szefami klanów szkockich, więc jakieś tutaj traktowanie wszyscy równi i tak dalej,
sceny walki są bez sensu, polityka Longshanksa, czyli długonogiego króla tego Anglii. Jus Primae Noctis prawdopodobnie istniało, ale raczej nie jako forma karania Szkotów ani jakiegokolwiek innego ludu z pozycji władzy centralnej. Jus Primae Noctis nie było wprowadzane nigdy odgórnie, mogło istnieć, to jest sprawa sporna między historykami, czyli prawo pierwszej nocy, tak, że szlachcic mógł się z żoną chłopa swego, jeżeli była ładna i chciał ją wychędożyć, to mógł to zrobić, to był jego przywilej szlachecki. Mogło to istnieć, my nie wiemy, czy to była sprawa rzadka, powszechna i czy to właściwie w ogóle się praktykowało, bo to się nigdzie nie utrwalało, to była taka sprawa wstydliwa raczej. No i jeżeli w ogóle była, i na pewno nie była ona wprowadzana drogą karania jakiegoś ludu, a już zwłaszcza przez jakiegoś króla średniowiecznego, tego by się szlachcice co, nagle zaczną to robić, a wcześniej co, to by nie robili, a powiedzieli królowi, że robiłem, to jest absurd, po prostu nie było możliwości sprawdzenia czegoś takiego, żaden średniowieczny władca by takich bzdur nie robił. Ten film Braveheart to jedna wielka bzdura, metody walki, Szkoci są pokazani jakieś kudłacze ze starożytności, jakieś pikty, jakieś malowane twarze. Szkoci byli chrześcijanami, już od dawna nie malowali żadnych twarzy, byli uzbrojeni, powinni być tak samo jak ci Anglicy, z grubsza rzecz biorąc. Tak powinna wyglądać prawdziwa bitwa, już na pewno nie jest tak, że jak dotkniesz kogoś tak delikatnie jak ja teraz palcem ekranu, to ktoś spadnie z konia kłodą, tak? I to jeszcze jakimiś kłodami drewna, co to w ogóle jest? To jest jakaś bitwa pitekantropów z rycerzami, którzy zresztą wyglądają jak ubrani w kapsle. Te zbroje angielskie też były bez sensu i były zbyt jednolita była ta armia angielska, nikt tak się jednolicie nie odziewał. Oczywiście, że swoich rycerzy tak, ale to ich miałeś 50 albo 100, a nie, że cała armia jest odziana w pomarańcz i szyszaki z pomarańczem. Więc grając w bzdurach typu Patriota, który też jest absurdalnym filmem, tam bohater jest złożony z kilku różnych bohaterów, gdzie zachowanie Brytyjczyków jest po prostu, gdyby Brytyjczycy rzeczywiście spalili jakiś kościół z cywilami w środku, to Amerykanie by o tym zrobili milion filmów, więc to się nigdy nie stało. Tak samo jak kiedyś żartowano, że gdyby kiedyś w Polsce Władysław Bartoszewski rzeczywiście w ramach AK nie przynosił ulotki, tylko strzelił do jakiegoś Niemca, to powstało drugie tyle książek, co napisał ten honorowy profesor. Natomiast dokładnie to samo można powiedzieć o tym, gdyby kiedyś Amerykanom rzeczywiście spalono kościół z wiernymi w środku, to by to była wielka rzecz. To nigdy się coś takiego nie stało. Oczywiście, że były zbrodnie wojenne, oczywiście, że dobijano jeńców. Absurdalna jest też scena, kiedy jest wymiana jeńców i on opowiada tak, jakby tych poruczników i pułkowników było jakieś miliony w tej armii angielskiej i słusznie zauważa w swoim filmie kiedyś Brandon F., znawca tej wojny, który mówi, że no to jest youtuber, nie, on jest na pewno historykiem, ale nie wiem, czy ma jakieś dalsze wykształcenie historyczne, to nie ma znaczenia, ważne jest, że wie o czym mówi, no i wiedział o czym mówi i powiedział, że właśnie to jest niemożliwe, że ten generał Cornwallis by nie wiedział, kogo mu brakuje, bo już porucznik to była bardzo ważna persona, nie mówiąc już o kapitanie, majorze, to były wielkie osobistości, więc brak takiej osobistości gdzieś tam porwany przez jakąś milicję, czyli przez tych jędrusiów takich powiedzmy wspomagającą armię kolonialną, to. Więc to jest ciekawe, że Mel Gibson chyba miał dosyć robienia grania filmów szajsowatych, więc jak zaczął robić sam filmy historyczne, robi je bardzo porządnie. Apokaliptyko generalnie jest tak jak mniej więcej, jak to mogło wyglądać, tylko że nieznany jest język Azteków, więc używany jest język albo Tolteków, albo Olmeków, albo Majów, nie pamiętam, jeden z tych trzech, który jest częściowo znany. Także niezły czad generalnie, bo jest oddany przynajmniej klimat. Tak samo podoba mi się użycie aramejskiego i użycie łaciny. Co prawda łacina użyta w Pasji według Gibsona, jak to się teraz mówi fajnie, Pasji według świętego Mela Gibsona,
Film jest dobry generalnie. Prawda esencjonalna jest okej. Nie będę jako ateista tutaj się wypowiadał, czy Chrystus w ogóle istniał i czy ktoś taki mógł istnieć, czy był, jeżeli nawet istniał, to czy był taki, czy był inny. To są jakby inne rzeczy. Natomiast prawda esencjonalna jest mniej więcej jak trzeba, zbroje są jak trzeba, zachowania mniej więcej jak trzeba. Łacina jest średniowieczna, nie jest taka piękna, restytuowana łacina neoantyczna, jak w na przykład Barbarians, gdzie ponieważ nieznany jest język Germanów starożytnych za bardzo, poza jakimiś drobnymi rzeczami, jak na przykład, że król to był Reik, to mówią współczesnym niemieckim, jest to trochę zabawne, kiedy Warus, bo tak prawidłowo się mówi, nie Warusie oddaj mi moje legiony, tylko Warusie oddaj mi moje legiony, to jest łacina restytuowana, taka prawidłowa, tak? Czyli alea jacta est, tak, co powiedział dixit Kaisar. Kaisar, a nie żaden cesar. Kto mówi, jakie cesar? Cesar to jest łacina średniowieczna. Nikt tak nie mówił w starożytności. Cicero nigdy tak nie mówił. Tak, tak? Cicero. Żaden tam Cicero ani Cicero. Także nie jest taka piękna może łacina, ale fajnie, że w ogóle jest łacina. I w ogóle Gibson w pewien sposób wypromował używanie języków dawnych i adekwatnych do kultury i to jest fajne. Nawet jeżeli w Barbarians, tym niemieckim Netflixowym serialu, całkiem dobrym i tutaj feministyczne akcenty nie gryzą, bo feministyczne akcenty muszą być, no bo dziewczyny oglądają, też chcą mieć silne babki. W Rzymie by nie mogła być taka kobieta. Nie może też istnieć na przykład w filmie o Jakuzie, a widziałem niedawno taki film, bo oglądam wszystkie filmy z Jasonem Stathamem. Tam była bitwa między triadą i Jakuzą w Kalifornii. To jest całkowicie możliwe, bo zarówno triady, chińskie mafie, jak i Jakuza działają tam. Ale nie może być jakaś groźna, kopiąca i strzelająca córka szefa Jakuzy. To jest niemożliwe. Kobiety nie mogą takich ról pełnić. Tam nie ma feminizmu w Jakuzie. Kobiety są traktowane, jeżeli chcecie tak użyć takiego słowa, przedmiotowo, czy też jak takie kwiatki, tak? No, do kożucha, prawda, i tak dalej. Więc natomiast w filmach o tych starożytnych Germanach, którzy w lesie teutoburskim robią zasadzkę na Rzymian, tam silne kobiety malujące twarze, robiące sobie różne dziary na twarzy i tak dalej, wywołujące bogów, to wszystko się działo. Kobiety szlachetnie urodzone, pochodzące od różnych rajków, których wybierano na tingach. Niemcy mówili ding, na dingach, a Skandynawowie ting, czyli tych zjazdach, gdzie wybierali wolni wojownicy, wybierali i przywódcy chłopscy też przy okazji, wybierali wspólnie rajka. No i ten rajk miał zadbać o Sieger, tak, o zwycięstwo. No i jeśli się nie sprawił, to się go zamieniało, nie zabijało od razu, bo to nie jest tak, bo to jest też tak, ja mówiłem już to w poprzednim filmie, wiele osób myśli, że i w starożytności to nic, tylko się ciągle zabijano, dlatego że jest ten efekt kondensacji zagęszczenia wydarzeń i potem wszyscy myślą, że nic, tylko się albo zabiją zaraz, albo przed chwilą mordowali, albo już się mordują, tak? No nie, tak się nie działo. Większość czasów najwięcej ludzi zginęło prawdopodobnie w paleolicie, to procentowo, a w liczbach bezwzględnych, no to z powodu samej liczebności ludzi na naszej planecie, najwięcej ludzi ginęło w czasie II wojny światowej. Te kraje, te starożytność właściwie w żadnej epoce, no może poza Asyrią. Asyryjczycy rzeczywiście potrafili wymordować wszystkich mieszkańców, usypać kopiec z czaszek dla przestrogi. Ale generalnie potrafił też, to robił też Chinggis Khan i Tamerlan. I oni rzeczywiście, tak samo jak władcy Asyrii, są mass murderers w historii. Ale generalnie to dawne czasy były brutalne, ale przemoc nie była tak przemysłowa. Aztekowie popełniali przemysłową przemoc, no bo oni wierzyli, że jeżeli nie wyprują serca pojmanemu Olmekowi albo Toltekowi,
bo oni dlatego Olmekowi, Toltekowie i tylko dzięki temu udało się zdobyć Tenochtitlan, tej garstce Hiszpanów, dzięki wsparciu Tolteków i Olmeków, którzy mieli dosyć bycia mordowanymi przez swoich potężnych sąsiadów, Azteków. I to też jest pokazane, że właśnie oni łapią te inne plemiona i to też jest fajnie pokazane w Apokalyptyko. Bitwa Warszawska to jest zły film pod względem montażu, pod względem jakości gry aktorskiej. Tam najbardziej mi się podoba pupcia i nóżki tej cudownej, jak ona się nazywa, Natalii. Jak ona się nazywa? Nigdy nie mogę zapamiętać. Lubię, a nie mogę zapamiętać. Taka ładna dziewczyna, co śpiewała tam o morskie koniki, pam, 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 param, pam, param, pam, coś tam, morskie koniki, pam, 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 pam. I to jest najlepsze, co jest w tym całym filmie. Bo potem są te inne piosenki, nawet Natasza Urbańska, właśnie. Bo potem te wszystkie inne piosenki, Jasieńku, bla, to szkoda gadać w ogóle. Kabaretowa artystka by nie śpiewała takich gie, za przeproszeniem, zwłaszcza jak takie bon vivanty przychodziły tam jak Dołęga, nie Dołęga Mozdowicz, tylko Dyniawa Długoszowski. Oni by nie wysiedzieli przy takich nudziarstwach po prostu, więc choćby to jest przestrzelone. To, że najważniejszą postacią jest tam oczywiście ksiądz Skorupko, czy tam Skorupka, czy jak mu tam było, też mi się myli z inną ładną polską lalą, z Izabelą Skorupką, która jest bardziej właściwie już Svenska Kvinnan niż polską babką, ale która też, jak mówiła, że myśli bardziej po szwedzku, po polsku to tak na poziomie dziecka, jak ona powiedziała. Widziałem ją w szwedzkich filmach, ładnie gra, w tych szwedzkich filmach gra, widać, że jej łatwiej, lepiej gra, mniej drewnianie, bo w tym Ogniem Mieczem to tak... Ogniem i Mieczem jest dosyć, tak a propos, dosyć realistyczne, z tą jak na Sienkiewicza, jak na polskie różne maniery. Pamiętam, jak moja siostra się dziwiła, że Jarema mówi wywieźć mieszczan, szlachtę, kobiety i Żydów, wywieźć, a chłopom podziękować. I moja siostra spytała, która się zna trochę na historii, bo jest... No nie jest historykiem, ale lubi historię sztuki i tak dalej, ma wyczucie historyczne, lubi filmy historyczne, jest fotografikiem artystycznym i fotografem artystycznym i tak dalej. Poza tym, że jest też psychologiem z wykształcenia, to ona mówiła, że kto by się z tych wielkich magnatów Żydami przejmował wówczas? No właśnie przejmowałby się, bo Żydzi byli systemem kredytowym ziem wschodnich. Nie było banków, kupcy włoscy i holenderscy za daleko i te wszystkie rzeczy, te powinności, księgi rachunkowe, komu chłopi co winni, komu szlachcice co winni, to prowadzili Żydzi z tych miasteczek wschodniej Polski i oni byli potrzebni po prostu, więc to nie z litości, tylko z praktyczności. Mało, pytałem niedawno Szablo Tłuka polskiego, zaprzyjaźniony kanał historyczny, jak to jest z tym przerzucaniem szabli w boju, ale na razie Szablo Tłuk zrozumiał, że mi chodzi trochę o coś innego i na razie jeszcze się nie doczekałem takiej w pełni dokładnej. Mówił, że trochę musimy się zgadywać, jak wyglądała tak naprawdę sztuka bitewna w tych czasach. Wiem, mówił tylko, że dał do zrozumienia, to można zrozumieć, że jakby miał tak zwanym paluchem szablę, to by je tak łatwo nie przerzucił. No ale chyba mógł to zrobić, to co potem Zagłoba powie, prawda, że no tośmy Bohuna usiekli, a fatalnie grający Zamachowski powie my. Bardzo odstający na minus. Mówi się, że źle grała Skorupko. Nie, najgorzej tam grał ten, czyli fatalny, ale dobra, nie będę dogryzał, bo to już są kwestie aktorskie, a nie historyczne.
Film jest, ta prywata, jaka jest tam pokazana, oczywiście nieprawdą jest, że on uratował ten Skrzetuski, był w ogóle, nie było Jana Skrzetuskiego, bo Mikołaj Skrzetuski, znany tchórz i kolaborant, wykorzystano jego nazwisko, Sienkiewicz wykorzystał, więc prawda faktograficzna oczywiście leży, ale to, że król się dogadał z Tatarami, że obrona Zborowa? Zbaraża? Co oni tam bronili? Jezus, jak się nazywa ta miejscowość? Zbaraża chyba, tak? Zbaraża bronili? To jest mniej więcej tak, jak trzeba. Rzeczywiście król się dogadał z Hanem, żeby zdradził kozaków i w ten sposób zakończyła się ta... I rzeczywiście Polacy przegrywali kolejne bitwy. Najgorszą bitwę i tak nie pokazali, to było pod Batochem, no ale to było troszkę jeszcze tam długo by mówić. To była, się nazywa, jak to się nazywa? Sarmacki Katyń. No, z Baraża bronili, tak, i rzeczywiście ta obrona coś tam dała, bo Han już miał dosyć i chciał tylko pieniędzy i poszedł sobie i zdradził kozaków wtedy. To jest prawda rzeczywiście, że Jan Kazimierz był dosyć taki, mimo że był chowany na księdza, bo nie miał rządzić i młodość spędził, między innymi część młodości spędził we francuskim pierdlu, bo sobie łaził po Francji i Richelieu go zaresztował, bo za blisko był on Austriaków i Richelieu uznał, że on jest szpiegiem. Także były niezłe numery z Janem Kazimierzem w młodości, ale Jan Kazimierz, czego by o nim nie powiedzieć, osobiście odwagę cywilną i wojskową miał i rzeczywiście mogli mu mówić, najjaśniejszy panie, czekać i to są wasze rady, nie macie żadnej rady. To tak mógł powiedzieć Jan Kazimierz i rzeczywiście potem przekupić, to tak, to tak. Zawadiackość Bohuna troszkę jest zbyt podkręcona moim zdaniem, zachowuje się bardziej jak satanista. Takie zachowanie satanistyczne, bo byli sataniści w tamtych czasach, satanistami bywali kondottierzy, czyli najemnicy w wojnach włoskich, albo właśnie takie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o Gladiatora z Russellem Crowe'em, to nie zawiera on za wiele prawdy esencjonalnej, to znaczy sam fakt, że cesarz mu, oczywiście jeśli chodzi o prawdy fotograficzne, no to w ogóle nie, to wiadomo, nie zawiera, to są same bzdury pod względem, czy to się zdarzyło, nie. Prawda jest, że Commodus walczył na arenie, ale nieprawdą jest, że Commodus wyglądał jak typowy Rzymianin, jak wygląda Joaquin Phoenix. Nie wiem, czemu go się czyta Joaquin, przecież to on jest Joaquin, powinien być, to jest amerykański aktor, no ale może on jest jakiegoś portugalskiego pochodzenia czy coś. Joaquin Phoenix w każdym razie się lubi tak czytać, no to niech mu będzie. To jest Nigel Farage case. No więc Joaquin Phoenix wygląda jak typowy Rzymianin z czasów, zanim Rzym został zatruty, czy też, jak powiedział Katon Młodszy, zatruty paskudnymi zwyczajami greckimi, albo też wzbogacony, jakby powiedział Neron, największy Grek, który nosił odpowiednio dużą, rudą brodę, to nie bez kozery, bo on manifestował swoją greckość w ten sposób. I Neron był bardzo, bardzo łagodny, jak na standardy. Nie stosował odpowiedzialności zbiorowej, bo to było wbrew radom filozofów greckich i jeżeli jakiś senator na niego knuł, to nie ginęła cała rodzina, tylko sam senator. Bardzo humanitarne. Nie przepadał, nie lubił walk gladiatorów. Akurat tutaj z gladiatorzy jest Marek Aureliusz, też taki filozof, też taki Grek, też broda, ale Commodus, chociaż nie lubił greccyzny, też nosił brodę, bo wtedy ona jest już standardem i nosił nawet większą brodę niż Marek Aureliusz, jego ojciec. I rzeczywiście Marek Aureliusz przeładował wiedzą filozoficzną Commodusa. Commodus to wszystko odrzucił, stał się brutalem, który lubił walczyć na arenie. Cesarzem był rzeczywiście złym, podejrzliwym i tak dalej. Lubił walczyć na arenie, rzeczywiście walczył z gladiatorami, był siłaczem, był niesłychanie sprawny bojowo, więc wygrywał, nawet mimo że gladiatorzy nie dawali mu forów. Już na pewno nie ranił ich pod łopatką, żeby wygrać, jak zrobił to. To jest obraźliwe wobec pamięci tego brutalnego, ale uczciwego człowieka, jakim był Commodus. Commodus został zabity przez spisek pokojowca, którego na pewno zapamiętacie, wszyscy go kochali na studiach historycznych, Quadratusa, albo Quadratusa, jak się mówiło o łacinie średniowiecznej.
spisek pokojowca Kwadratusa, który nasłał Osiłka, który walczył na arenie i który ćwiczył z Komodusem, żeby najpierw upić Komodusa. Trucizna nie zadziałała do końca i on go dodusił, że tak powiem. Tak zginął biedny Komodus, który był okrutny, niesympatyczny, ale jednak nie był aż takim świrem jak Joaquin Phoenix. Natomiast to, że cesarz teoretycznie mógł generała mianować swoim następcą, to jest prawda. Tak było, tylko tak było raczej w następnych wiekach. To się mogło zdarzyć. Mógł uważać generała zdolnego za syna, to się mogło zdarzyć. Fryzura, jaką nosi Russell Crowe, czyli z tą swoją brodą i tak dalej, jest jak najbardziej prawidłowa dla czasów Marka Aureliusza, kiedy już karnacja młodej panienki na wydaniu z Drogi Apijskiej nie była taka w modzie. Rzymskie rzezanie do końca fryzury nie było już takie. Ziemia obiecana, ja nie słabo znam oryginał Raymonda, wydaje mi się, że jest wierna. W Ziemi obiecanej maniery fabrykantów są straszliwie przekręcone, oni się prześcigali w filantropii, więc pokazanie ich jako krwiożercze bestie, w tym jednego granego przez Zapasiewicza, który się, niemieckiego fabrykanta, który najpierw się bije, kuje tygrysa w klatce, to jest zachowanie, które prawdopodobnie Raymond wziął od Ibsena. Niezrównoważony, genialny pisarz norweski czy duński, nigdy nie pamiętam, czy Ibsen jest Norwegiem czy Duńczykiem. Duńczykiem chyba, Knut Hamsun był Norwegiem, zawsze mi się mylą. Ibsen był Duńczykiem. Ibsen zabawiał się, był nieco niezrównoważony, zabawiał się drażniąc tygrysy właśnie, albo psy. Psy. I stąd chyba Raymond wymyślił tą scenę, bo to było znane. Więc takie zachowanie mogło mieć miejsce, ale jeżeli by chciano pokazać jakąś prawdę esencjonalną, to by trzeba pokazać także filantropię niesłychanie rozbuchaną tamtych czasów. Ona była naprawdę, po prostu się prześcigali, kto więcej pomoże biednym. Dlatego do Łodzi tyle ludzi przychodziło, to nie tylko dla pracy w fabrykach. Realistyczny, ja mówię o prawdzie historycznej, nie będę mówić o tym, czy efekty specjalne się udały. Najbardziej jeden pożar jest przecież jak zupełnie tak, jakbym ja zapalił pudełko zapałek przecież w tym filmie, także trochę tam słabo efekty specjalne, ale to akurat mnie tutaj specjalnie nie interesuje. No, z baraża, tak. O co chodzi z tym patrzeniem? Nie rozumiem. Jak się zagadam, to zaczynam tak gesticulare. Bardziej jak Włoch niż jak British. Jeśli Skrzetuski, no nie jest tak źle. A tak swoją drogą Wiedźmin, to mi się przypomniało, nie wiem czy zauważyliście, że bardzo dużo jest w Władca Pierścieni, oczywiście to jest fantazy, ale to nie taka fantazy. Mamy Entów, którzy zachowują jak Rosjanie de facto, albo Chińczycy, taka długo myśląca cywilizacja starożytna, to Chińczycy raczej. Mamy w Hobicie mamy wargów. Warg to po prostu wilk. Człowiek wilk to nazwał po warg to wargar, to są wilki po szwedzku. Człowiek niedźwiedź to björn, a björn to jest niedźwiedź po szwedzku. Nie zmienia nic, że wikińskie imię szwedzkie björn też jest. Także i tam jest ciekawa scena. Zauważyliście, że Aragorn, na imię skandynawsko podobne, jest uczciwy, a Boromir, którego gra oczywiście sam Sean Bean, jak zwykle bardzo dobrze, bo on bohaterów z konfliktem wewnętrznym bardzo dobrze zawsze gra, dlatego Seana Beana biorą do takich, przecież on grał w Equilibrium, znakomity, trochę odchodzimy od historii, zaraz wrócimy. Sean Bean jest w ogóle genialnym aktorem. Natomiast to jest coś jak Russell Crowe, ten poziom, bardzo wysoki poziom. Natomiast Sean Bean
właśnie tutaj jako Boromir. I co jest ciekawe, że ten Boromir, takie słowiańskie imię, to jest ten taki cwaniaczek, nie? Także mamy tutaj, wychodzi ten Tolkien, Germanin, który znał Słowian, bo Tolkien wywodził się z niemieckich Gdańszczan. Tak przy okazji. Oni się nazywali poprzednio Tolkien. No ale dobra. No ja słyszałem Joaquin Phoenix, a najczęściej słyszałem Joaquin Phoenix, więc Joaquin to by było po hiszpańsku, a Joaquin, ale tam wszystko jedno. Aktor jest dobry, ale nie na tyle go uwielbiam, żeby tutaj się nad nim nie wiadomo. Moim ulubionym aktorem jest w ogóle Michael Caine. Ubolewam, że rzadko grał w filmach historycznych, ale polecam, bardzo polecam film. A propos, prawda faktograficzna 100% i prawda esencjonalna 100%. Zulu z Michaelem Caine'em. I Stanleyem Pickerem. Bardzo dobry film Zulu. O wojnie z Zulusami. Wspaniały film, wszystko jest jak trzeba. I to są te czasy, tylko czerwone tutaj, a nie dżunglowe, tylko afrykańskie czerwone mundury otwartego pola walki, bo takie mundury już wtedy noszono, ale to tylko auxiliary forces, czyli siły wspomagające. No i raczej, chociaż i takie się też zdarzały już. W którym filmie o niepodległości USA jeden z powstańców widząc zabitego młodego żołnierza angielskiego powiedział z przerażeniem: razem jesteśmy Anglikami. Ibsen był Norwegiem? Ale Knut Hamsun też był Norwegiem, a ja zawsze pamiętałem, że jeden z nich był Norwegiem, a drugi... Mi się myli, dlatego że Dania posiadała kiedyś Norwegię i w moim umyśle to jest zawsze to samo. Ja zresztą mam bardzo XVIII-wieczny sposób myślenia. Jak jadę do Czech, to zaczynam gadać i myśleć po niemiecku, bo mi się wydaje, że do Habsburgii przyjechałem. Nie wiem, w którym to mogło być. Przypuszczam, Kamilu, że to mógł być film Revolution. Całkiem dobry film, chociaż troszeczkę przekłamany. Z 1985 roku, którym gra ten aktor, którego byśmy się nie spodziewali w takim filmie, bo by się wydawało, że on tylko "You never go against the family", prawda? Jak on się nazywa? Al Pacino, oczywiście. Al Pacino gra w filmie Revolution właśnie. I tam niektóre rzeczy są prawidłowe, czyli na przykład fryzury, statki z flagami, żeby pokazać rzucanie do rynsztoka ludzi podejrzanych o toryzm, czyli współdziałanie z Anglikami, bo torysami w Anglii nazywano konserwatystów bliskich władzy i dworu i ołtarza anglikańskiego, więc torysami nazywano tych, którzy nie chcą niepodległości USA, ale nie sądzę, żeby tak łatwo było ich do rynsztoka wyrzucić, dlatego że Nowy Jork był dosyć torystowski, dosyć lojalistyczny i owszem, można było, i to tak było, obalono figurę Jerzego II i rzeczywiście mówiono: ladies, może pocałujecie króla, więc desakralizowano, że tak powiem, można tak powiedzieć, tą rzeźbę, wielką rzeźbę konną George'a III w Nowym Jorku, ale nie sądzę, żeby wrzucano torysów tak sobie do rynsztoka, dlatego że ocenia się, że co trzeci mieszkaniec kolonii British America zachował wierność. Jedna trzecia walczyła o niepodległość, jedna trzecia była "Don't tread on me for our independence" i tak dalej, a druga była, kolejna jedna trzecia czekała, co się będzie działo i kto wygra, a jedna trzecia była lojalistami. Około 85 tysięcy lojalistów wyjechało potem do brytyjskiej Kanady.
Tytuł filmu ze Stathamem. Właśnie. Nie, Elita Zabójców nie. Elita Zabójców to była. To było o walce z rosyjskiej mafii, z chińską mafią. Nie pamiętam. Zobaczcie sobie po prostu Statham i Yakuza. Są dwa filmy, gdzie pojawia się Yakuza i Statham, i Jason Statham tam występuje, więc to jeden z nich traficie na pewno i tam, gdzie będzie wojny. Oba te filmy zawierają wojny chińskich gangusów z Japończykami, więc będzie trudno je rozróżnić, ale jeden z tych filmów to, w jednym z tych filmów Jason Statham jest na usługach Yakuzy i zdradza swojego przyjaciela, no to nie ten, tylko inny, ten drugi film. Tak znajdziecie. Ja niestety oglądałem hurtem filmy ze Stathamem, bo bardzo cenię tego aktora. On ma znakomity warsztat i aktorski, i ma doskonałe, widać, że te strzelecko-kaskaderskie umiejętności, ma bardzo dobre do tej walki, do obsadzenia się z bronią, dobrze gra tych różnych komandosów, zabójców i tak dalej, perfekcyjnie po prostu, a jeszcze jednocześnie ma bardzo dobry warsztat aktorski, także fenomenalny w ogóle aktor. To jest chyba obok Michaela Caina mój ulubiony teraz aktor. Tak, no jest jeszcze kilku oczywiście, ale Russell Crowe jest bardzo wysoko też u mnie. Alfreda w Batmanie? Aha, w Batmanie rzeczywiście jednym czasami Alfreda grał na przykład w tych filmach, gdzie się pojawia i Batman i Superman, bo w tych filmach Batman jest lepszy niż w tych filmach, gdzie jest Batman, bo najlepszym Batmanem jest, o dziwo, niby nie taki dobry aktor, ten aktor, jak on się nazywa, no, ten co grał w tym filmie, gdzie jest właśnie Superman kontra Batman. No nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa ten aktor. To jest dobry aktor, się okazało jednak. I on najlepiej grał Batmana w tych filmach, gdzie jest najpierw League of Justice cała, a później jest ten, no to ten aktor. Ben Affleck. W League of Justice zagrał Batmana dosyć dobrze, a w tym, gdzie Superman kontra Batman, w ogóle góruje nad całym filmem, jeśli chodzi o aktorską. No bo tam Gal Gadot jest oczywiście śliczniutka, ale no nie czarujmy się, no gra to tam właściwie tylko, no Gal Gadot jeszcze trochę gra, no ale tam wiadomo, że w tych filmach nie o to chodzi, ale to jest w ogóle ciekawe, że udało się właśnie trochę gry aktorskiej. Ale dobra, schodzimy z tematu. Wróćmy do historycznych filmów. O filmach fantastycznych i innych takich, jak widzicie, ja absolutnie nie gardzę popkulturą, wręcz przeciwnie, uważam ją za wyjątkowo istotną. To są mity naszych czasów, to jest nasza kultura, my tym żyjemy i to jest dobrze. Każda epoka potrzebuje takich supermenów, takich swoich superbohaterów, to jest zupełnie naturalne. Jest też naturalne to, że to Amerykanie nam większość tych postaci proponują i nawet jeżeli jest jakiś bohater europejski, jak na przykład Tintin, albo Obelix, albo ktoś inny taki, to często to Amerykanie promują tą postać, a nie albo na przykład tego typu jakichś latających Holendrów, jakieś siedmiomilowe buty, jakieś braci Grimm, to też promują Amerykanie bardziej niż Europejczycy. To nie jest nic dziwnego, bo Amerykanie są tym głównym naszym mitotwórcą, tak? Wir leben jetzt in Amerika, Amerika ist wunderbar, tak jak śpiewa. So wir leben jetzt in Amerika. To jest prawda, no bo tak jest trochę, tak? Tak śpiewa Rammstein oczywiście. To jest prawda i Amerykanie są tymi naszymi. Nie dziwnego, że Amerykanie sięgają po inne dominujące kultury dawnych czasów, czyli o starożytny Rzym. Dlatego oni są tacy właśnie my name is Maximus, bo to jest właśnie, oni się utożsamiają z tym. Albo robią aferę naszyjnikową. Afera naszyjnikowa, czyli Ludwik XVI i Madame de la Motte i tak dalej.
z tą ładną, taką nieco androgeniczną aktorką Hilary Swank, tą, co gra bokserkę też w jednym z filmów Eastwooda. Ona zawsze gra fenomenalnie, fantastyczna aktorka. Hilary Swank zagrała tą właśnie Madame de la Motte, ale jej ojciec jest zrobiony z niego jakiś bohater sprawiedliwości wobec chłopów. Po co takie w ogóle bzdury? Ona chciała ten naszyjnik nie dlatego, że była jakaś tam poszkodowana społecznie, tylko dlatego, że po prostu nie miała pieniędzy, bo jej ojciec wszystko przegrał po prostu w karty. Michael Caine, w czym on nie grał? Michael Caine potrafił zagrać 100% twardziela w Get Carter, a jednocześnie potrafił zagrać totalnego platfusa w filmie Hannah and Her Sisters, czyli Hannah i jej siostry, Woody'ego Allena. To po prostu perfetto w każdej wersji. Michael Caine, because he is talking a little bit like that, very specific accent, from Northern England, I think, but I'm not sure. To mi się podoba nawet, jak on gada, niesamowity Farastefas. Także dobra, co tutaj dalej jest? W Jokerze, no być może, nie wiem. Ledger to Heath Ledger, świeć panie nad jego duszą. Głupio to wyszło, bo jestem ateistą, ale no szkoda go, że się tam zatruł tymi narkotykami, ale to nie był dobry aktor. Niestety, Heath Ledger. Niestety, zrąbał zarówno Kasanowy, jak i Patriotę, więc grając, bo Mel Gibson w filmie Patriota, mając źle napisaną, bezsensowną rolę, stara się naprawdę grać. To jest zawsze dużo emocji, potrafi z siebie wykrzesać. Bardzo dobry, zdolny aktor Mel Gibson oczywiście, mimo że troszkę taki trochę facet dziwny, tak? Odciął synalków internetu, mimo że oni tam mieli jakieś 16 lat czy coś, była afera. Cały Hollywood mówił, ale tyron. A on mówi, no co, mają to porno tam oglądać. No nie wiem, co o tym myśleć, on taki jest mocny katolik, ale się okazało, że jednak żonę zdradzał, a mówiono, że jedyny mąż, który jest wierny w całym Hollywood. No ale aktorem jest dobrym, tylko że w tym Patriocie nam głupią rolę napisano. Nie widziałem filmu Szwadron. A może widziałem? O czym to jest? Wydaje mi się, że nie widziałem. Michael Keaton nie. Mi się nie podoba, jak on gra Batmana. On jest zbyt taka ciaciulala. Jakoś nie. Nie rozumiem pytania o te ekipy. No nie, ja uważam, że najlepszym Batmanem jest Batman w filmie, gdzie jest Batman kontra Superman. I gdzie Lexa Lutora grał ten aktor taki o takiej śmiesznej twarzy, który grał tego głównego złego Lexa Lutora. Tam gra ten aktor, co grał Marka Zuckerberga w tej... jak to się nazywa? Social Net? No w każdym razie wiecie, o co chodzi. Biografii Zuckerberga. Nie przepadam za Scorsese, nie przepadam za Tarantino, nie przepadam za spaghetti westernami. Amerykańscy Włosi dobrze grają w filmach, ale robią filmy takie sobie. Nie cenię tych filmów za bardzo. Jakoś tak, nie no. No tam ten ojciec chrzestny z tych takich włoskich, ale to dzięki graniu włoskich aktorów bardziej. No ale dobra, dobra, to, ale to są. Jeśli chodzi o filmy o mafii typu Ojciec Chrzestny, to one są. Ja akurat interesowałem się mafią w Atlantic City, tak samo jak mafią nowojorską i chicagowską, a właściwie z miasta Cicero, tam był główny oddział Al Capone i potem był ten drugi gang, który prowadziła taka organizacja, która udawała kulturalną, Unione Siciliane, więc organizacja miłośników opery z filmu Pół żartem, pół serio, czyli Some Like It Hot, niektórzy lubią to na gorąco, jest prawdziwa. Rzeczywiście mafiozi tworzyli oddziały i organizacje sycylijskie, włoskie, miłośników opery i takie różne rzeczy, właśnie Unione Siciliane jest przykładem takiej organizacji.
ukrywając właśnie też, ukrywając się jako przedsiębiorcy pogrzebowi lub wywózka śmieci, to bardziej, no bo trumny można opylić, często też to byli, nadzorowali construction sites, bo można kogoś w betonie utopić, także to nie jest przypadek, albo ulać mu buciki z betonu, to wszystko jest prawda, tak było, tak się zdarzało. Lucky Luciano, murzyński gang Bambi Johnsona też jest prawidłowo pokazany w filmach najczęściej. Amerykanie w ogóle robią dosyć dobrą robotę, jeśli chodzi o filmy tego typu, więc to się rzeczywiście zdarza. Ta hierarchiczna struktura w Ojcu Chrzestnym, która się trochę rozładzi po drugim Ojcu Chrzestnym, to ona jest prawidłowo pokazana, tylko jest jedno ale. Ale jest takie, że to mafia wzorowała się raczej na kinie niż odwrotnie, więc w tych czasach mogła ona nie być aż taka strasznie hierarchiczna, chociaż pewne swoje oczywiście zasady miała, ale oni wzorowali się. Co ciekawe, tą strukturę mafijną próbowała naśladować w ten sposób tylko mafia rosyjska, nie do końca im to się udało, i bo mafie typu Yakuza czy mafie typu triady, triada chińska, one są numerologiczną, mają, czyli związane z numerologią, wyznaczone stanowiska i funkcje. Natomiast taki hierarchiczny, feudalną strukturę to mafijną, czyli w sensie mafii właściwej, czyli mafii, czyli Sycyliane, czyli Cosa Nostra, to próbowała to naśladować w latach 50. i 60. wdrożyć te rzeczy Camorra, neapolitańska, ale się to nie udało. Natomiast rzeczywiście mafia sycylijska, zarówno w Ameryce, wspomagana Kalabryjczykami i Neapolitańczykami, którym się nie udało zrobić silnych własnych gangów, wtedy jeszcze, bo mówimy o tych czasach lata 20-30, Camorra dzisiaj jest silna niestety w Ameryce, ale wtedy nie. No i oni rzeczywiście się tam dołączali, i rzeczywiście te takie to hierarchiczną struktury jeszcze bardziej właśnie jeszcze bardziej podkręcono właśnie dlatego, że chciano tak być jak w tych filmach gangsterskich o mafii, i często to, co mamy w rodzinie Soprano na przykład, czyli mamy współczesnych bandziorów, którzy się nie znają już włoskiego, stylizują się, i trochę jest to coraz bardziej żałosne, ale nadal się stylizują na tą dawną mafię. Się mówi, że tam, jak to się nazywa, ten Totti, to był ten ostatni taki właśnie szef prawdziwy, no ale to chyba Totti się nazywał, cholera, nie mogę teraz sobie przypomnieć. Więc to jest coraz bardziej takie rozjechane, ale oni chcą i cały czas do tego nawiązują, i ten siostrzeniec, czy też jakiś inny tam bratanek Tonego Soprano, który jest konsultantem w filmach od bandziorów, od spraw bandziorów, to się zgadza. To mafia rzeczywiście tak robiła. I to, że on na przykład doradza, żeby jedna dziewczyna, która jest z Bronxu, z Brooklynu, czyli Włoszka właśnie, bo wtedy to bardziej Brooklyn, potem bardziej Queens byli Włosi, ale to długo by mówić. Natomiast z Brooklynu to, że ona by mogła nazwać tą drugą Pukietta chyba, czy Bukietta, czy jakoś tak. To jest takie coś związane, dziwka, ale tak trochę lepiej. Chyba ją tak nazwała, Bukietta, czy jakoś tak. No, że on by coś takiego podpowiedział, to rzeczywiście to, i właśnie to, że oni mówią to wa fan cool, czyli idź jeb swój dup, nie? Wa fare tuo culo, tak? To jest wa fan cool, to, albo wa fan ciul, też tak się mówi, bo fan ciulo to jest chłopaczek, i rzeczywiście oni tak mówią, bo dlaczego oni tak nie mówią do końca po włosku, bo to jest sycylijski, wa fan ciul. Tak, to jest ten, że on Napolitano też jest taką kluchą, i te południowe są takie kluchowe. Tak jak na przykład Veneto, czyli to, po którym Casanova ten język mówił, jeżeli nie mówił w takim bardzo raffiné towarzystwie po francusku, oczywiście to mówił w Veneto. Tak nawiasem mówiąc, w XVIII-wieczny pisarz, komediopisarz Carlo Goldoni jest największym włoskim pisarzem, być może w ogóle,
obok Ezequo Morze z Alessandro Mazzonim z XIX wieku. I tenże Carlo Goldoni, który jest jednym z największych włoskich pisarzy, nigdy nie napisał żadnej linijki po włosku, bo włoski to jest toskański. A on pisał Veneto albo po francusku. Tak swoją drogą. Ale Veneto jest, brzmiało tak bardziej hiszpańsko. No jest takie osos, 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 osos. Dobra. Mariusz Max Kolonko mógłby zagrać rolę Batmana. Czemu nie? To by było niezłe. Jakby na przykład Batman mówił o kiedy mieszkasz w komunistycznej Polsce i chcesz wyrazić swoje zdanie o ustroju, to piszesz albo graffiti na murach, albo jesteś zawodowym dziennikarzem. Ja robiłem jedno i drugie, żeby nie zostać wykluczonym jako wyradek. Także Mariusz Max Kolonko mógłby zagrać ciekawego Batmana, to na pewno. Zabójca War 2007? Aha, tak. Jest walka mafii. Tak, to jest War. War z 2007, tak. Ja pamiętam bardziej tytuły zawsze oryginalne, bo staram się korzystać, między innymi jedną z radości poligloty jest oglądanie in original version, więc War, tak, War się nazywa ten film, 2007, tak, o wojnie gangów. Jest, częściowo się zgadza z faktami, dlatego że Yakuza pojawiła się w Kalifornii, więc jakiś tam też związek z faktami ma, chociaż trochę naciągniony, no ale to jest jednak film sensacyjny. Ale to, jakie oni mają zasady, że się nawzajem nie lubią i kiedy się atakują, i to tam troszkę jest tego sosu kulturowego, to tak. I to, że szef triady ma żonę Amerykankę i się integruje, a szef jakuzy raczej nie i siedzi w Japonii, to też jest prawidłowo. Jeżeli już ktoś by się integrował, to szef mafii chińskiej. Dobra. Królestwo Niebieskie, sposób walki jest zbyt masowy. To znaczy zbyt całymi przemieszczają się na polu walki za bardzo całymi oddziałami, podczas gdy rycerze owszem czasami robili jakieś takie, że był tu rycerz z mieczem, tu było dwóch kuszników i oni strzelili, potem się chowali za rycerza, więc jakaś tam współpraca na poziomie pododdziału typu 5-6 rycerzy oczywiście to było, ale nie było masowych jakichś takich ataków, szarży, takich, które wyglądają jakby ktoś ją zlecił. Nie, takich rzeczy nie było. To bitwa średniowieczna zamieniała się w pojedynki. Nawet jeżeli walczono z Turkami, bo Turcy, Seldżucy walczyli w ten sam sposób. Byli mądrzy królowie Jerozolimy, niektórzy z nich chorowali na trąd. Jest ta postać właśnie tego króla Jerozolimy, tego mądrego, co nie chce się bić z jakichś głupich powodów, jeśli nie ma szansy wygrać, czy tak dalej, to też jest mniej więcej prawdziwe. Raczej mało prawdopodobne, ale nie zupełnie niemożliwe jest to, żeby jakiś rycerz, czy też snycerz właściwie, bo główny bohater jest przecież Orlando Bloom, tak? Chyba go gra. Jest snycerzem, czy płatnerzem? No, robi broń w każdym razie różnego typu. Chyba jest i snycerzem, i płatnerzem. Więc on jest rzemieślnikiem, więc to nie jest głupi facet, tak? Rzemieślnik w średniowieczu to to lepiej niż rycerz często. Ale czy on znał jakąś choćby w najogólniejszych zarysach sztukę wojenną rzymską? No, nie jest to zupełnie niemożliwe. W renesansie wczesnym, kiedy jeszcze tak niby się tak nie nachapano tym Rzymem, ale już wiedziano troszeczkę o tych rzeczach, więc może i w XIII wieku wiedziano troszeczkę, ale nie sądzę, żeby przede wszystkim go posłuchano. Trochę dziwny jest ten stop, to dlaczego oni go słuchają, dlaczego on tam jest w ogóle jakimś szefem nagle. Nie sądzę, to jest najmniej prawdopodobne. A to nie wiem, YouTuber Freeze wiem, że jest taki, ale nie wiem, o co tutaj zaszło, że tak powiem. Wiem, że jest taki.
No, betonowe buciki. To nie tylko jednej postaci to się zdarzało. To zamurowanie kogoś na construction site też się zdarzało. Aha, pytaliście mnie o Dantona Polańskiego. Ktoś mnie pytał o Dantona. Danton jest bardzo dobrze zrobiony filmem. Jest oddana ta psychoza, ta niezbyt piękny ten dawny Paryż, gdzie jest dużo murów i te mury są szare. Jak zobaczymy, Paryż dzisiejszy jest tak inny, że trudno to dojrzeć, ale jak ktoś zobaczy, jest kilka takich ulic, które, zwłaszcza w dzielnicy Marais, i tam te lepsze domy są za murami. I to, że oni stoją za jedzeniem w kolejce i czekają i tak dalej, to oczywiście Polański to specjalnie tak wypunktował, bo wtedy była ta Solidarność, prawda, i tak ją chciał troszkę podwałęsować Dantona, ale to nie popełnił tutaj wykroczenia anachroniczności, bo rzeczywiście były kolejki, rzeczywiście przy takich obskurnych murach, rzeczywiście była ta psychoza strachu, rzeczywiście Robespierre miał zakochaną w sobie gospodynię, której raczej nie chędożył, i Danton się dziwił. Rzeczywiście Danton był bon vivantem i pukał wszystko, co się rusza, mimo że chociaż że był prawnikiem. Danton powinien być troszkę bardziej stateczny, kiedy nie jest pijany. Bliżej do Dantona moim zdaniem miał Klaus Maria Brandauer w filmie Révolution Française, gdzie znakomicie Lafayette'a grał Sam Neill, gdzie taki też francuski film na rocznicę rewolucji francuskiej w 1989, czyli kilka lat po Dantonie, to tam jest to lepiej pokazane, jest Danton, ale no nie jest całkowicie nieprawidłowo. To, że Danton jest taki sprytny, że próbuje trochę wziąć pod włos Robespiera, że próbuje się z nim dogadać i widzi, że to trudno, bo Danton by chciał, żeby było tak dostatnio i dużo kobiet i wina i śpiewu, a chociaż Danton był, był zbrodniarzem i za masakry wrześniowe rzeczywiście go opluto, jak szedł na egzekucję. Rzeczywiście powiedział, że ty będziesz następny do Robespiera. Rzeczywiście Robespierre go pojmano, to strzelił sobie tutaj, chciał się zastrzelić, ale przestrzelił się tutaj i rzeczywiście potem kat mu to zerwał, żeby go bolało. Rzeczywiście wspinał się Robespierre na palce, kiedy przemawiał i grzmiał i tak dalej. Także bardzo dużo jest rzeczywistego Robespierre'a. Tutaj Andrzej Seweryn to po prostu no, ale zresztą to bombowy aktor jak chce. Zresztą on jest dyrektorem Teatru Molierowskiego, to jest największa chwała chyba, jaka może być we Francji. Także no bardzo, bardzo dobre, to jest bardzo dobry film generalnie, Danton. Tam jeżeli coś, to wydaje mi się, że Depardieu, raczej Brandauer, to jest z Révolution Française, to jest bliżej Dantona prawdziwego. Rzeczywiście Danton nigdy nie nosił peruki, rzeczywiście był prawnikiem, rzeczywiście potrafił walnąć łapą w stół i zrobić decyzję, znaczy znaleźć, nie, jak my mówimy, podjąć decyzję, my mówimy, Boże, bo Niemcy mówią treffen, czyli znaleźć decyzję, Anglicy mówią make decision, czyli zrobić decyzję, już mi się myli. No, także tak to wygląda, więc... Polański to raczej Tess, ale jaki Tess? Jaki Tess? Nie rozumiem. Nie widziałem tego filmu The Believer, nie widziałem tego filmu The Romper Stomper. American History X widziałem, ale nie pamiętam tak dobrze, żeby... Bo tak bardziej przeleciałem ten film, że tak powiem, na CDA. Asterixowe filmy nie są najlepsze. Duch Asterixa jest bardziej... Asterix generalnie jest śmieszny dlatego głównie, że on jest jednocześnie bardzo starożytny i bardzo współczesny. I dlatego on jest śmieszny.
Natomiast jak się robi Asterixy, nieważne czy to są te aktorskie z klawierem i z Depardieu, czy to są te animowane, to tam nie ma tego ducha Asterixa. Dlatego, że Asterix i Asterixy bazuje, zamienia się bardziej we Flipa i Flapa, gdzie Obelix jest głupi i niezgrabny, a Obelix nie ma być głupi i niezgrabny. On jest, on myśli o jedzeniu cały czas, nie jest powiedziane, że on jest głupi czy coś, więc jest troszkę przesada jednak w tym i on chodzi jak kaczuszka, tak, ale no nie w tym jest to, nie w tym jest ta asterixowość. Asterixowość jest w tym, że patrzymy na Rzym, a jednocześnie patrzymy na nas. To jest Asterix i to jest śmieszne, bo na przykład jest taki cały odcinek Asterixa i to by było fajnie nakręcić, kiedy to się nazywa Obelix i spółka. W naszej wersji po francusku to jest Obelix nie, to po angielsku Obelix and Company. Po francusku to było chyba Obelix, nie pamiętam, po niemiecku to było GmbH, bo to jest ta forma spółki biznesowej, skrót. No i tam jest coś takiego, że Rzymianie nie mogą pokonać Galów, więc wysyłają takiego geniusza od ekonomii, który stwierdzi, że on zrobi z... bo to jest tam, to wygląda tak. Ci Galowie mnie ośmieszają, mówi Cezar. Ja to pamiętam, bo to jest całe moje dzieciństwo, Asterix, pamiętam scena po scenie. Tak dłużej być nie może. Ci Galowie, nawet w różnych językach, ale powiem po polsku. Tak dłużej być nie może. Ci Galowie mnie ośmieszają. Oczekuję waszych rad. Bo ja się uczyłem z komiksów Tentena i Asterixa, też językowo. I to było... oczekuję waszych rad. Moglibyśmy wysłać całą armię, mówi jeden senator, a drugi, no tak, ale nie można odsłaniać granic. A gdybyśmy tak utworzyli komisję do zbadania problemów, dobry pomysł, i utworzyli podkomisję ze specjalnie wyspecjalizowanymi, tam sprecyzowanymi zadaniami. A gdybyśmy tak wspólnie zjedli obiad, żeby to omówić, oni są wszyscy grubi i dekadenccy. I ten już ma dosyć tego i stuka palcami nerwowo i wtedy odzywa się Klaudiusz jakiś tam, który mówi, że skoro są słabi, to trzeba ich, są silni, to trzeba ich osłabić, trzeba zrobić z nich dekadentów. Ja mówię, myśli, że to zadziała, spójrz wokół siebie, Cezarze, i pokazuje na tych wszystkich grubasów, którzy ledwo mają siłę wstać. I on mówi, że on zrobi z Galów coś takiego. Przyjeżdża tam, widzi, że Obelix wyrabia menhiry, kupuje od niego te menhiry, Obelix ma nagle dużo pieniędzy, zaczyna być arogancki, zaczyna być wygodnicki, psuje mu się współpraca z Asterixem, inni Galowie też zaczynają robić menhiry, Panoramix mówi, że da im napój magiczny, czemu nie, jak Rzymianie chcą kupować te głupie menhiry, to niech sobie kupują, znaczy to były święte głazy, dobra, ale wiadomo o co chodzi, i potem Cezar nie wie, co z tymi menhirami zrobić i mówi, a co ja mam zrobić z tymi menhirami? A on mówi, sprzedaż je Cezarze. A kto zechce te menhiry? Przecież do niczego nie służą. A on mówi, że to spokojnie, to są różne gry rynkowe, to ludzie nie kupują przecież rzeczy, które są im potrzebne, tylko te, na które chcą kupić. Tak? Czyli i Rzymianie też tak myśleli oczywiście, bo Rzymianie byli wysublimowani. Więc to jest fajne właśnie. On mówi, że zalety menhira, niezniszczalność, trwałość, C, inne zalety. Co oznacza inne zalety? No, że menhir nie ma innych zalet, ale ładnie brzmi inne zalety niż kończyć na dwóch zaletach. I potem jest, że właśnie są reklamy, odmłodzony jestem cały, odkąd menhir ma wspaniały, gdy przyszłości chcesz świetlany, kup menhira, wielki kamień, menhir, menhir, menhir. Także są nawet, prawda? Ja to wymyśliłem tą melodię sobie i nagrałem ją w ten, dlatego ją tak śpiewam, jak ją wymyśliłem, a tam jest po prostu tekst. Nikt jej nigdy nie śpiewał przede mną prawdopodobnie, zwłaszcza po polsku to na pewno. Także to właśnie jak jest pokazana ta masakra ekonomiczna i te wszystkie kruczki, potem Rzymianie chcą produkować menhiry, potem
mówi, dlaczego jak będziesz produkować menhiry, to znajdziesz się w cyrku, a ten mówi, że muszę dbać o swoich pracowników, a my przecież to są niewolnicy. Tak, ale mówi do Cezara ten rzymski producent. Aha, od kiedy Rzymianie robią menhiry, pytał Cezar wcześniej, a on mówi, od kiedy kiedy ludzie je kupują, Cezarze. No dobra, no to otóż zabranią ci dalszej produkcji menhirów. A on mówi, no ale muszę dbać, jako producent i przedstawiciel producentów rzymskich, muszę dbać o swoich pracowników i kolegów. Przecież ci pracownicy to niewolnicy, mówi Cezar. A mówi, no właśnie, praca jest jedynym prawem, jaki ma niewolnik, więc nie można go pozbawiać tego prawa. No i ten mówi, otóż jak będziesz robił te menhiry, to znajdziesz się w cyrku. Więc Rzymianie robią strajk, włoski strajk, opóźniając ruch na drogach. Jest starożytność i jednocześnie to, co mamy. Tak samo mamy negocjacje związkowe niewolników w postaci murzyńskiego niewolnika z Numidii, Duplikaty, który w innym odcinku Osiedle Bogów, gdzie z kolei Rzymianie próbują zdekadencić Galów przez budowanie im osiedla. I to akurat zostało nakręcone, ale większość humoru, i to jest najlepsze, co zrobiono, to zrobiono komputerową wersję anime, ale takie lepsze anime, Osiedle Bogów. I to polecam generalnie. To jest jedyne coś, gdzie trochę ducha Asterixa jest, ale też troszkę to zrobili takie szastu prastu, a Asterix jest trochę głębszy, więc trochę też stracili tej głębi, ale już nie tyle, co w innych książkach. I Asterix jest jak na komiks dosyć realistyczny. Zawiera trochę prawdy esencjonalnej o Rzymie, także i o Galii. Także to jest ciekawa sprawa. On wcale nie jest taki tylko jakąś taką głupią bają. Tak samo jak Tintin. Ja lubię Tintina, bo to jest kryminał na powagę i on się dzieje w czasach 20., 30. i wychodził na przestrzeni wielu lat, a odcinek Blue Lotus, znaczy Lotus Bleu, bo to francuskie Lotus Bleu, czyli błękitny lotos, mówi wprost o historii konfliktu japońsko-chińskiego o Mandżurię i o kolej mandżurską. Więc to jest jak najbardziej i wszystko zgodne z historią, tak swoją drogą. Także niesamowita w ogóle sprawa. Zresztą częściowo to robił na zamówienie i tak to miało być, ale z Tintina się można przynajmniej z jednego odcinka uczyć historii, a z wielu Tintinów można się uczyć geografii i kultur innych krajów, jak z Temple de Soleil, czyli świątyni słońca, można się uczyć na przykład o Peru, gdzie prawdą jest to, co pokazano, że dawni potomkowie Inków tworzą coś w rodzaju podziemnego państwa, gangów, i jeżeli biją ich jacyś gringos, to oni, albo nawet nie gringos, tylko hispanos, to oni, bo gringos to tam raczej się nie zdarza, jedyny gringo tam to Tintin. Gringo pochodzi prawdopodobnie od takiej piosenki Green Grass. Ona się zaczynała podczas wojny meksykańsko-amerykańskiej w latach 1840, tak swoją drogą. Natomiast to państwo podziemne Inków, którzy działają jako taka mafia troszeczkę, to jest prawda. To jest coś takiego. To samo jest w Boliwii. Tylko Boliwia jest tak bardzo indiańska, że tam już prawie nie ma creoles, tak? Czyli urodzonych Hiszpanów urodzonych w Ameryce Południowej. Creoles oczywiście, żadny tam gringos. O Buddzie, Tybecie, o starożytnych Indiach. Ja się aż tak Indiami nie interesuję, ale jest fajnie pokazany o brytyjskich Indiach. Człowiek, który chciał być królem. To jest opowieść wzorowana na Kiplingu. A Man Who Would Be King. Oczywiście z niezawodnym Michaelem Caine'em i z równie niezawodnym, chociaż ja tego aktora cenię znacznie mniej, ale też cenię, Seanem Connerem, gdzie oni, jest to adaptacja Kiplinga, który znał Indię oczywiście doskonale i tak dalej, więc to wszystko tam, sporo jest prawdy tam rzeczywiście.
Ja nie widziałem filmu Pluton. Widziałem film Czas Apokalipsy, który jest totalną bzdurą. I nie rozumiem też, dlaczego ludzie chwalą ten film. Moim zdaniem jest potwornie nudny, poza ładnymi scenami, jak helikopterki strzelają. Nie podoba mi się Czas Apokalipsy w ogóle. A Plutonu nie widziałem. Widziałem film o Wietnamie, dosyć słaby, z tym, no, Johnem Wayne'em. I faktograficznie nieźle, ale dosyć słaby. Tam Amerykanie są troszkę też zbyt aktywni, bo Amerykanie to robili wypady z baz i rzucali te. Cienka czerwona linia jest dobra. To jest wojna na Pacyfiku, druga wojna światowa. Zauważcie, że jest dużo filmów o Wietnamie, prawie żadnych filmów o Korei, tylko jedna komedia, nie? Trochę to dziwne. Komedia MASH o szpitalu wojskowym, która nie jest właściwie taka za bardzo komedią, bardziej taką smutną groteską czasami. Ale ona, żeby było ciekawiej, rzeczywiście Alan Alda, który tam gra, był w Wietnamie, tylko jako oficer artylerii, nie jako lekarz wojskowy. No ale znał to i dosyć fajnie to wychodzi, to wyszło. Nie, o Buddzie nie. Jest kilka filmów chińskich, widziałem. Niektóre są całkiem niezłe, o starych Chinach, ale nie jakoś mi tytuły. Zrobiłem taki filmik, gdzie ja gadam o nowym kinie chińskim. To się chyba tak nazywa, nowe kino chińskie. I tam mówię o jednym właśnie czy dwóch takich filmach. Dobry film jest Anna i Król. Ten film jest prawidłowy, Anna i Król. Zgadza się faktograficznie, zgadza się też, jeśli chodzi o zwyczaje, jeśli chodzi o, ona próbuje ratować dziewczynę skazaną za jakieś tam nieczyste coś tam, i przez to, że ona ratuje, to on nie może, król już je uratować. On ją chciał uratować akt łaski później, a tak nie może, bo wyjdzie na słabego, że podległy jest guwernantce swoich dzieci, Angielce, więc nie mógł tego zrobić. To jest wszystko prawidłowo, tak to było. Syjam XIX-wieczny jest pokazany prawidłowo w filmie Anna i Król. Na gacie pana, tak. Nie wiem, jak jest oryginalnie, ale rzeczywiście Sean Connery tak opowiada. I fajne było to, jak, bo Michael Caine jest takim, a Sean Connery jest takim bohaterem. I tam jest taka scena, jak oni grają. Najpierw jest scena, jak taki wódz nepalski proponuje im swoją córkę jako nałożnicę. I Michael Caine reaguje, znaczy ta postać jego reaguje, stręczyć własną córkę, obrzydliwe barbarzyństwo. A Sean Connery, który miałby chrapkę na tą córuś, mówi, co kraj, to obyczaj, nie uprzedzaj się. Kilka scen później jest scena, kiedy oni grają w polo, które było znane nawet w najodleglejszych zakątkach Indii, to prawda. Grają w polo i grają głową jakiegoś poprzedniego swojego wodza, który wpadł w niełaskę. No i było, że dlaczego taka duża piłka? No zależy, jaką kto ma głowę. Duża głowa, duża piłka. I wtedy za nim mówił z kolei Sean Connery i mówi, że barbarzyńcy. A Michael Caine się odgryza za tamto i mówi, co kraj to obyczaj, nie uprzedzaj się. Także jest fajnie pokazane, bo te rzeczy miały miejsce. Jest dużo rzeczy, które w Indiach miały miejsce, których dzisiaj by z powodu poprawności politycznej raczej nie pokazano. Nie chodzi tylko o sati, czyli palenie kobiet, tak jak Galowie palili kobiety. W dawnym Maroku, jak Arkady Fiedler opowiadał prawidłowo, że Malgasze kiedyś, jeżeli wódz podejrzewał, że była mu niewierną, to pokazywał na nią przed swoją śmiercią, brano ją, tratowały ją krowy,
i była palona potem razem z nim. Natomiast Sati, to jeszcze gorzej, palona żywcem, wdowa u Hindusów, niektórych Rajów, innych takich ważnych Hindusów. To niestety bardzo krwawy obyczaj Sati. Anglicy, żeby nie zrazić Hindusów, bo oni bardziej menadżowali, oni bardziej zarządzali Indiami niż nimi rządzili de facto, a Anglików było za mało, żeby rządzić Indiami tak na serio. To do lat 30. nic z tym Sati nie robili, a tam były jeszcze gorsze rzeczy. Po angielsku jest takie słowo thug. Thug. To oznacza zbir. Thug. To słowo, thugowie, to była kasta rzezimieszków, którzy mordowali podróżnych. Nie mordowali raczej Anglików, bo raz, że Anglików było mało i byli z obstawą, ale mordowali innych Hindusów. I to była kasta zbrodniarzy. I Hindusi nic z nimi nie robili, a oni co jakiś czas kogoś tam udusili albo zabili. No i cóż. Hitler kaput jest do kitu, ale polecam film Er ist wieder da. On znowu tu jest. Bardzo dobry film niemiecki o Hitlerze. Super. Super komedia, taka z lekkim takim, co by dzisiaj Hitler robił, bardzo fajne. Jak on wraca i zachowuje się rzeczywiście całkiem Untergang, a propos Hitlera, jest też bardzo realistyczny. Bardzo realistyczna jest Walkiria, gdzie wspaniale zagrał pruskiego oficera Stauffenberga, zagrał Tom Cruise. Byłem pod wrażeniem, że on potrafi zagrać taką postać. Jakoś tak nie wyobrażam sobie ten motocyklista, scjentolog. No ale dał radę, bardzo ładnie zagrał. Tam reszta to angielscy aktorzy, oni często grają Niemców. Tom Wilkinson grał jednego z generałów, bardzo dobry aktor. To jest ten, co grał Cornwallisa w Patriocie. Jedna z nielicznych dobrych ról tam. O Mel Gibson by miał dobrą rolę, jeśli chodzi o talent, ale napisana była głupio. Tam rozpacza bez sensu, a czasem nie rozpacza w ogóle, chociaż powinien. Bo córka się w ogóle nie odzywa, bo ma jakąś blokadę psychiczną, on reaguje na to bez sensu, także psychologicznie też, ale to jest psycholog, to jest psychologicznie, to jest co innego. Lubię, Untergang lubię, właśnie mówię. Vatel. Vatel jest problematyczny. Vatel nigdy nie uważał, że był niewolnikiem tego, że był pâtissier, czyli cukiernikiem w Paryżu, a potem był u księcia Kondeusza, że był jego mistrzem ceremonii. Uważał, że to jest jego chwała i nigdy tylko dlatego, że jakaś tam kobieta mu się wymknęła, którą on się zakochał, to żeby pomyślał, że jest... W dawnych czasach ludzie uważali często, że zajmują jakieś ważne miejsce w społeczeństwie, nie muszą być wolni, ważne, żeby byli zaopiekowani. Jest to kompletny anachronizm, ale poza tym do momentu, kiedy mamy tą muzykę Ennio Morricone, tam dom 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 dom. To jest muzyka współczesna, ona jest neobarokowa, ale ona przypomina muzykę z tamtych czasów Lulliego. Tam tam dom 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 dom. Więc muzycznie może być. I póki pokazywany jest niesforny brat Ludwika XIV, który się psocił na tych imprezach, który był trochę walnięty, póki pokazywani są dworzanie, różne takie dziwne ich dziwactwa, to, że król przyjmował na nocniku ludzi, to tak, to wszystko mniej więcej tak wyglądało, że król dawał jakimiś gestami, z którą kobietą pójdzie do łóżka. Dzisiaj to się zdarzało, to, że Montespan jest w niełasce, kiedy on tam przybywa do Vaux le Vicomte, to, że on potem okradł właśnie tego, znaczy Vaux le Vicomte nie okradł, on tam Vaux le Vicomte chciał ukraść Vatela, a później pojechał do innego, nie, czy to jest Vaux le Vicomte? Nie, właśnie nie, zaraz, chwileczkę, żebym ja tu nie pomylił, bo on potem pojechał do Vaux le Vicomte, to była inna posiadłość, to była posiadłość Fouqueta,
generalnego nadzorcy finansów, który był skorumpowany, i później Colbert razem z królem okradli tego Fouquet'a, robiąc mu proces o, słuszny zresztą, o korupcję, i wszystko mu zabrali. Tak to mniej więcej wyglądało. Więc ja tu pomyliłem dwie wizyty, pardonsik. Więc wszystko, co tam jest, jest mniej więcej prawidłowo, i także włącznie z chorobą stopy, która jest spuchnięta i tak dalej u gospodarza. To jest dużo prawidłowych rzeczy. Tylko to, co Vatel robi, to, że Vatel się zabija, kompletna bzdura, niczego takiego nie było. On znowu tu jest, tak, on powrócił. Tak, zwida da. On powrócił. To nie jest jeszcze takie złe tłumaczenie. Znacznie bardziej mnie męczą takie tłumaczenia, jak jest Some Like It Hot, czyli niektórzy lubią to na gorąco. Piękny tytuł. Pół żartem, pół serio. Really? Albo Pan i Władca na krańcu świata. Tak jakby to był jakiś film o Sarumanie albo arcykapłanie z Judei, a to jest Master and Commander. No po prostu mistrz i dowódca. Taki powinien być tytuł, nie? Najlepszy film związany z morzem to jest Master and Commander, moim zdaniem. Całkiem niezły jest też Bunt na Bounty, ale uwaga, ten z Hopkinsem i Gibsonem, bo ten wcześniejszy ma za wiele głupot, niestety. Natomiast film z Gibsonem i z Hopkinsem z 1984 roku bardzo, 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 bardzo polecam. Także ex aequo może z tym filmem Master and Commander. Film Misja jest całkiem niezły. On pokazuje rzeczywiście te wojny guarańskie i rzeczywiście jezuici, którzy robili mnóstwo niesympatycznych rzeczy w Europie, kradli, nepotyzm, mieli swój bank, mieli różne oszustwa finansowe i za co ich rozwiązano, i to dotknęło wtedy. Ale zanim jeszcze ich rozwiązano, to rzeczywiście w traktacie madryckim w 1750 roku, który jest tam ładnie wspomniany, przyznano te tereny Portugalii i trzeba było wysiedlić, bo Portugalczycy uważali, że Indianie mają tylko pracować, żadne tam misje i takie rzeczy. Bo różnica między, bo my często mówimy, że kolonializm, ja już kiedyś mówiłem, że to nie jest tak, że kolonializm protestancki był ostrzejszy albo kolonializm katolicki był ostrzejszy. Nie, tak nie było. Kolonializm na przykład holenderski jest łagodniejszy niż angielski, z grubsza rzecz biorąc, a oba są protestanckie. Kolonializm francuski jest i portugalski, oba katolickie, są ostrzejsze znacznie niż hiszpański. Także nie, to nie jest to samo, tak? Więc to łagodne traktowanie Guarani przez Indian Guarani przez misjonarzy hiszpańskich, a także tam się przewijają różni Irlandczyk jest, którego grano, któż by inny etatowy Irlandczyk, czyli oczywiście Liam Neeson, dobry aktor. Liam Neeson, to jest, tak było. W jezuitach mieszały się wszystkie narodowości, oczywiście, i wszystkie klasy społeczne, skruszeni szlachcice wojskowi, którzy zabili kogoś w agresji, też by tam trafili. Jedyne, co jest tam nieprawdopodobne w tym filmie, i to dosyć mocno, to jest może to, jak wygląda Robert De Niro, bo on po prostu by chyba umarł, jakby nie wyglądał zawsze tak samo w filmach, a po prostu kurde, no to zgolimy i jedziemy z perukę na ten, no to jest 1750 rok, on wygląda jak konkwistador. No sorcia, ale 100 lat co najmniej za późno. Ja wiem, że Hiszpanie w czasach Bourbonów przeszli na full français, więc od 1701, a już na pewno 1714, peruczki i wszystko jest. Nie? Nawet te ci z kolonii się bardziej snobowali, bo można powiedzieć, że to, no tak, ale to kolonie. No nie, ci w koloniach się jeszcze bardziej snobowali niż ci. Był kiedyś taki film o dostarczeniu broni przeciwko Indianom
bo wtedy jeszcze Indianie nie musieli być koniecznie dobrzy w filmach. Tam grał Anthony Quinn, tego, który dostarczyć ma tą broń tej hiszpańskiej kolonii, i tam było śmiesznie, bo ci hiszpańscy żołnierze wyglądali jacyś Zorro z XVII wieku, a tylko arystokracja nosiła peruki. No nie, wszyscy żołnierze powinni wyglądać tak samo jak w misji właśnie, czyli XVIII-wiecznie. Na przykład, nie? Ale sam fakt był, były takie rzeczy, że się jechało do, żeby zwalczać Indian, o prośbę do Limy, stolicy wicekrólestwa Peru, i chyba tam właśnie pojechali, w filmie z Queenem. Misja jest dosyć prawidłowo zrobiona też. Ja nie jestem specjalistą od wojny bałkańskiej, więc nie do końca jestem w stanie powiedzieć, mogę mieć tylko przypuszczenia, który film jest zrobiony. Dziewiąte Wrota to jest ten film o tym, gdzie się łączymy z tym drugim wymiarem, gdzie są ci kosmici Egipcjanie starożytni? To jest to? To są Dziewiąte Wrota? Kamilu? Tak, Colbert. Colbert jest... Nie? To jaki to jest film, ten, co ja myślę? Ciekawe, że była taka moda przez jakiś czas w Hollywoodzie, że łączyć starożytny Egipt z science fiction. Na przykład Piąty Element też się tak zaczyna, nie? Że mamy starożytny Egipt i science fiction. To jaki to jest z tym ukrytym wymiarem, gdzie są ci kosmici Egipcjanie starożytni? To ja nie widziałem Dziewiątych Wrot chyba. Chyba nie widziałem Dziewiątych Wrot. Widziałem Piąty Element. Gwiezdne Wrota. A, myślałem, że o tym mowa. A, Gwiezdne Wrota. No, no. Gwiezdne Wrota, tak, tak. To Gwiezdne Wrota ja widziałem. Dziewiątych Wrot nie widziałem. Mhm. Tak, tak. Tam jest... ten film nawiązuje wprost do teorii Erisha von Denikena, którego uważa się czasami za fantastę, ale to nie do końca jest... Tak, on stara się zachować pewną styczność jeszcze z nauką i on sugeruje, że rzeczywiście jest dziwne, że nagle mniej więcej w podobnym czasie pojawiają się cywilizacje w tak wielu różnych miejscach na Ziemi, ale ja myślę, że to akurat nie musi tak być, po prostu wiedza o systemach irygacyjnych, bo od tego się zaczyna, od systemu nawodniania. Ona mogła wędrować z Mohenjo-Daro i Harappy, mogła wędrować do... Mezopotamii i odwrotnie, to akurat nie trzeba do tego kosmitów, ale nie jest wykluczone, rzeczywiście kosmici mogli się gdzieś pokazać i stąd te talerze, stąd niektóre hieroglify, no ja mam otwarty umysł, tak, to jest możliwe, więc to jest bezpośrednie nawiązanie do teorii Erisha von Denikena. No ja Dziewiątych Wrot nie widziałem tego. Ja w ogóle nie za bardzo lubię filmy o szatanie. To jest dla mnie absolutny absurd, żeby czcić zło. Ja wiem, że byli czciciele Anubisa i fajnie jest pokazane to w Faraonie. Nasz Faraon jest całkiem dobrym, esencjonalnie prawdziwym filmem. Rzeczywiście wykorzystywano zaćmienia, rzeczywiście jest tam ten, co czci zło i on czci Anubisa z głową szakala. To jest prawidłowo, tak było. I rzeczywiście inni kapłani unikali go, bo on czcił zło, to jest prawidłowo. Nie sądzę, żeby Faraon się ożenił z żydowską dziewczyną. Raczej by wszystkim mówił, że nie jest Żydówką. Zresztą ona się tak czesała, że kto by tam się poznał, że to nie Egipcjanka. Jeżeli tam znała te Izydy i inne te rzeczy, to nikt by nie poznał. Orgia jest prawidłowo zrobiona i ta muzyka taka oparta na tych klikach, na tych pałeczkach. Tak ten, do dzisiaj jest to w Indiach też ten styl muzyczny. Tam jest takie, na przykład jakieś tańce są. I potem jest kla, 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 kla i inna jest. Inny manner. I potem kla, 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 kla i znowu. To jest starożytny styl taneczny i on jest jak najbardziej prawidłowy. Więc nawet muzycznie Faraon jest. I to mimo, że to są czasy, kiedy
w mieszczaninie szlachcicem z wspaniałym, jak się nazywa ten, kobielą, mieszczaninie szlachcicem, robiono zamiast dać marsz pour la cérémonie turque, który prawidłowo był we wspólnym dziele Lulliego, gdzie muzyka i tekst Molière oczywiście, to jest Le bourgeois gentilhomme, mieszczanin szlachcicem, ta muzyka powinna brzmieć tam, 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 ta tam, 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 ta tam, 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 ta 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 tam, ta ta tam, ta tam, tam, ta tam, 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 ta tam, ta tam, 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 ta tam, ta tam, ta tam. Ona jest znany, to jest dosyć utwór. To jest marsz pour la cérémonie turque. Polecam, zobaczcie sobie. Tak chyba to jest. I Lully, Jean-Baptiste Lully. Natomiast w tych czasach, jak wystawiano mieszczanina szlachcicem, grał go znakomicie Kobiela i wszystko jest w ogóle piękne i tam mówił prozą i tak dalej. Chociaż oczywiście, jak mówił kiedyś Andrzej Seweryn, poniżanie tego mieszczanina dzisiaj wywołuje współczucie u mieszczańskich widzów raczej. No ale to już wtedy rzeczywiście śmiano się, że śmieszny mieszczanin chce być szlachcicem i aha, ha, ha, nie? Nie wie jak się tańczy, nie wie jak się co robi, więc go rzeczywiście go ludzie obskubywali. Tak było, więc prawda esencjonalna, no ale Molière żył w tych czasach. Więc jak robiono tą, to zamiast dać to tam, 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 to dano marsz turecki Mozarta, który jest 100 lat młodszy, no i jest, czyli... Jak to jest? Jest bardzo fajny, tylko to nijak się to ma, tak? Bo to jest też muzyka inspirowana Orientem oczywiście, ale nie wiem, czemu taki problem był zagrać tego Lulliego, no ale dobra. Jeszcze nie było takiej mody na muzykę barokową, także siódma pieczęć Bergmana, nie widziałem tego filmu. Dobrze, słuchajcie, ja dzisiaj przemawiałem też do studentów, więc już mam naprawdę wiele godzin tego gadania dzisiaj. Co prawda tam były też, ja im też filmy pokazuję i potem je omawiam, więc to nie jest tak, że ja cały czas gadam, nie tak jak tutaj. Ale już mi trochę głos i będę musiał chyba go podcholineksować albo przynajmniej ciepłą herbatkę. Także no, omówiłem nawet dosyć chyba sporo tych filmów, prawda? Jakbyście mieli, jeżeli chcecie, żebym jeszcze się wypowiedział na temat prawdziwości faktograficznej lub esencjonalnej jakichś innych filmów i przyszły wam one do głowy, nie widziałem tego filmu, Szałwia, to aha, rozumiem, Szałwi jako ziołko, aha, dobra, myślałem, że film Szałwia, że jest taki film. Nic mnie nie zdziwi, filmy mają bardzo różne nazwy. To ja używam Holinexu raczej, albo Tymsalu Podbiał. Natomiast, ale chyba nie będzie potrzebny, po prostu wypiję jakąś herbatę. No muszę niestety ten głos troszkę oszczędzać. W każdym razie jest, jakby przyszły wam do głowy jakieś inne jeszcze filmy, to możemy jeszcze kiedyś taki Q&A o filmach zrobić, a jutro będzie ten, zgodnie z tradycją, ten, no Holinex też jest na infekcje bakteryjne, nie? Czy nie? A nie wiem, one tam są wszystkie na wszystko, grunt, żeby ślazówka poszła i wypełniła. To jest najważniejsze. Wiem tylko, że Holinexa nie można częściej niż 4 razy dziennie, bo coś tam się zrobi niedobrego. To taka moja wiedza medyczna na ten temat. W każdym razie, jakbyście mieli jakieś pomysły, to możemy jeszcze kiedyś zrobić taki filmowy Q&A. Natomiast jutro będzie ten ogólny Q&A, kiedy będą wszystkie tematy, ale możemy też co jakiś czas robić takie profilowane. Albo zresztą
czemu nie, jakbyście mieli jakiś pomysł, to przecież możecie mnie spytać jutro o te pozostałe filmy, jakby wam przyszły do głowy na Q&A-u generalnym. Przecież jeżeli każdy temat jest dobry, no to i taki temat jest dobry. Też kurczę, gorzej z myśleniem kurczę, jakimś tutaj logicznym o tej porze. Zwłaszcza, że się nie wyspałem. Dobra, strasznie marudzę, więc już przepraszam. Jak na mnie to jest potworne marudzenie, bo ja generalnie unikam marudzenia. Dobrze, więc w takim razie widzimy się jutro. Bon chance, wszystkiego хорошего, tak? I spokojnej nocy. Ojesumi nasai, welterüsten. I tak dalej. No to jest właśnie to. Dobry historyk powinien także nie tylko książki, które wiadomo, książki naukowe mają ograniczone nakłady, które rzadko są wznawiane, bo trzeba kopać wtedy w tyłek tych co chwilę tych, a mi się tego nie chce robić, tych wznawiaczy, tych, więc jeżeli na Allegro szukajcie, tam jest ich najwięcej tak naprawdę. Natomiast historyk powinien, ja przynajmniej tak uważam, powinien mieć też taką misję, żeby przede wszystkim troszkę te mity tych ludziom, którzy są gotowi posłuchać i rzeczywiście lubią historię i polityką się interesują i w przeszłości i obecnie, to powinni też trochę tak właśnie działać. W Szwecji się mówi folkbildare, tak, czyli ludzie, którzy się dzielą nauką wszerz, a nie tylko wieży kości słoniowej tego akademiska Werlden, tak, świata akademickiego żyją. To nie jest fajne. No dobra, w takim razie jeszcze raz ojesumi nasai, Gott nat welterüste, bon nuit, buona notte, buenas noches i tak dalej.